Dzień dobry wszystkim, witamy bardzo serdecznie, siemanderko, siemandereczko, filmiki o gitarach, Polaków, gitarowe rozmowy. Ty jesteś w ogóle gitarzystą? No, takim średnim, domowym. Dobra. Przejdziemy do tego dobra. Później. Moim gościem dzisiaj witam bardzo serdecznie. Witam. Nie baw się tym, to odłóż, nie ruszaj, bo to będą trzaski i będzie potem, wiesz, że nieprofesjonalni jesteśmy. Moim gościem jest Sławomir Sławek Skowron. Nie wiem, czy znacie, czy nie znacie. Pewnie jeśli śledzicie wszelkiego rodzaju grupy facebookowe, sprzedażowe i nie tylko, no to możecie znać. Natomiast jeśli nie wiecie, kim jest Sławomir Skowron, Sławomir Skowron jest osobą, która chyba w Polsce byłeś pierwszym takim osobą sprzedającą gitary Harley Benton poza Tomanem, tak? No tak mi się wydaje, no ja cię tak kojarzę, że... Nie wiem, czy pierwszym. Nie wiesz, czy pierwszy. Być może był ktoś pierwszy, bo są osoby, które też sprzedają. Są firmy, które handlują tymi gitarami, natomiast myślę, że miałem ich na tyle dużo, że mogę już coś tam o nich powiedzieć. Mam pewne zdanie wyrobione. No, na pewno było tych gitar, myślę, że ponad 2000, blisko 3000. Poważnie? Tak, ja handluję tymi gitarami od 3 lat. Od trzech lat i tyle gitar, no to nieźle. Tak, no to jest naprawdę nieźle. Urząd podatkowy niech nas lepiej nie słucha. Znaczy ja ogólnie jestem zarejestrowanym przedsiębiorcą wszystko rozliczam, także... Nie, bekuję. Chodzi mi o dlaczego cię zaprosiłem. No zaprosiłem cię nie tak naprawdę dlatego, żeby wypromować twój sklep gitaresko i tak dalej. To jest, że tak powiem, drugie dno tego wszystkiego, że masz sklep, w którym można te gitary kupić, tak. Ale właśnie no jak sobie porozmawialiśmy trochę na Facebooku, no to dla mnie jesteś osobą, która jest mega, mega kompetentna, jeśli chodzi o te gitary i dlatego film dzisiejszy nazywa się Cała Prawda o gitarach Harley Benton, no bo mam nadzieję, że tą prawdę po prostu tutaj wszystkim wyjawisz, przynajmniej na tyle, na ile wiesz. No ale właśnie jak to wracając, jesteś tym gitarzystą, czy nie grasz? Skąd w ogóle się wzięło to, że gitarami zacząłeś handlować? To ma jakiś związek z hobby, z... To znaczy tak, ja mam miłość do gitar, natomiast no nie powiem, żebym jakoś specjalnie grał dobrze, dlatego że jakoś tak się poskładało, natomiast tak jak mówię, jestem gitarzystą domowym, po prostu pentatonikę ogrywam w górę, w dół, w pięciu pozycjach. To lepiej ode mnie, no. Ja na razie w trzech. No, ale ogólnie gdzieś te gitary od tam czasów młodości, głównie szkoły średniej w moim życiu były. No ja generalnie bardzo lubię ich obecność. Lubię z nimi przebywać, może to śmiesznie zabrzmi, regulować, nie wiem, naprawiać, ustawiać. Podobnie jak ja tak naprawdę. To jest dokładnie to, co ja uwielbiam. Bardziej sprzętowo tak. Może, ale powiedzmy w węższym zakresie niż ty, bo ty tutaj jakby generalnie sprzętem gitarowym jesteś otoczony ze wszechmiar różnorakim. Ja natomiast bardziej jestem skupiony na gitarach. Mhm. Jakieś tam gitary się pojawiały wcześniej w moim życiu. Mój starszy syn Kamil, który ma 21 lat, też jest pasjonatem i też gra dużo lepiej ode mnie. Też co jakiś czas tam kupuje sobie jakąś gitarę, pogra, podrasuje, sprzeda. To też ma takie hobby, z tym, że on bardziej interesuje się takimi lepszymi gitarami, już tam z wyższej półki. Ja po prostu poświęciłem się marce HB. No i tak ogólnie się tym zajmuję. W tej chwili już zawodowo, bo żyję z tego. Skąd pomysł na to, żeby właśnie był to Harley Benton? Bo tak, jak znaczy, nie wiem, Harley Benton jest gitarowo na rynku ile? Z pięć lat? Sześć? Nie, od 97 roku. No ale, 24 lata no ale jest to, marka. Ale to jest marka, ale gitary nie robią tyle chyba czasu, nie? Myślę, że robią. Tak? Tylko tak. No, z tego, co podaje na stronie sklep na te internetowej, to marka istnieje od 97 roku, czyli już 24 lata. Ja myślę, że w Polsce to może nie był temat tam za bardzo znany, dlatego że jakby też jest dystrybucja innych gitar, innych marek, mamy dużo innych sklepów. I to nie było tak popularne. Ja nie ukrywam, że myślę, że też bardzo mocno się przyczyniłem, ja i może inne osoby, które tym handlują, do popularności tej marki w Polsce
jakby to powiedzieć, w pewnym sensie promujemy? No, promujemy, tylko nic z tego tam nie mamy oczywiście od producenta. Tak jak ty podobnie opowiadałeś nieraz o Yamaha Pacifica, no tak, którą tam promujesz. Yamaha o tym nie wie, tak? Yamaha no, może wie, ale właściwie to nie obchodzi to tych ludzi zupełnie. Z tego, kiedyś tam się dowiadywałem przez kolegę, który sprzedawał w Warszawie w sklepie przez Gajosa, pozdrawiamy, i Gajos powiedział, że no tak, oni wiedzą, ale właściwie to do niczego niepotrzebne. Nie? Na tej zasadzie to jest. Na tej zasadzie zapewne sieć na te i marka Harley Benton też nie wie o mnie. Nie, prawdopodobnie, albo niewiele. Jest to duża korporacja, wiadomo, o zasięgu globalnym. Sprzedają tego naprawdę bardzo dużo, produkują tego bardzo dużo. Mają bardzo wiele modeli, bo tutaj te, które ci gitary przesłałem do testów, no to są zaledwie 4, a tak w tej chwili jest około chyba, nie wiem, ponad 500 modeli. W różnych wariantach, bo wielu na przykład... Wielu producentów gitarowych nie ma takiej oferty, nie? Dokładnie. Samych na przykład tych CST to będzie z 5 wariantów kolorystycznych, plus chyba ze 4 ze stałym mostem. Tej gitary SC Custom czarnej też jest kilka wersji kolorystycznych, 2 aktywne dodatkowo. No także jak się to wszystko przemnoży, liczbę modeli przez liczbę wariantów, to wychodzi kilkaset różnych po prostu gitar. Także jest tego bardzo dużo. Znaczy wiesz co, nie, ja mówię dlatego, że oni tak... Znaczy ja wiem, że ta marka Harley Benton marka jako taka jest długo na rynku, no bo na przykład efekty Joyo były sprzedawane przez Tomana jako tam jako Harley Benton, jest sporo różnych innych rzeczy, które też można zobaczyć, wiesz, pod innymi markami, ale oni je po prostu tak sprzedają i ja to, no ja generalnie na Tomanie tam od jakiegoś no, dobrych 10 lat kupuję, jak w Anglii siedziałem, no to tam, to tam zaopatrywałem się, bo mieli na porównaniu z angielskimi sklepami mieli lepsze ceny, więc kupowałem to tam. Natomiast no gitary, ja się z gitarami spotkałem tak około 6 lat temu, że te gitary zaczęły się pojawiać, wypływać, wiesz, zaczęli, no tam nie wiem, u mnie na kanale są takie 2 testy jakiegoś takiego czarnej takiej siódemki, którą kupiliśmy chyba za 100 euro i potem trafił jakiś taki w ogóle kortokształtny też superstrat, no to wtedy te gitary były takie marne. No tam pamiętam jeszcze przyszła z uszczerbaną główką chyba, i prawda? Oni tam chyba 5 euro oddali za to czy coś, nie? Tak. Ale znaczy oni tam jakoś powiedzmy, że w ludzki sposób podchodzą i słuchają tych reklamacji i proponują zawsze jakieś rozwiązanie, czy zwrot towaru, czy też rabat na kolejne zakupy. Natomiast wracając do mojego kontaktu z tą marką, to całkiem przypadkowo. Kiedyś znalazłem na OLX-ie Multi-Effect Digitecha, który zapragnąłem sobie kupić. No i on tam był do odebrania w 50 km od mojej miejscowości zamieszkania. Więc pojechałem i gościu tam wytargał ten Multi-Effect, wytargał Marshalla Waldstate'a i gitarę Harley Benton. Takiego Explorera. Tylko nie na aktywach, tylko takiego pasywnego z tym białym pigwardem. To jest model ten 76, prawda? Czy wszystkie te gitary masz w małym palcu już, nie? No, mniej więcej, Może tych nowszych modeli, nie wszystkich tam kojarzę, ale te tak. No i on to, wiesz, testuje, pokazuje i ja mówię, kurczę, a co to za gitara, nie? To tak świetnie gra, nie? Harley Benton, ja tak skojarzyłem tą nazwę, że to tak ogólnie na internetach to mówią, że to jest tam, no, paździerz, tak? Szajs i ogólnie tam, że w ogóle opał, tak? Kategoria opał. No ale zobaczyłem, no świetny, fajny, kurczę, tutaj naprawdę. No i jeszcze tam jak zapytałem, pan powiedział, że 500 zł zapłacił za tą gitarę, no to już w szoku byłem w ogóle. No jak przyjechałem sobie do domu, to zacząłem szukać informacji na temat marki. No to nie było tam, może to było 5, też 6 lat temu. I zacząłem szukać informacji o tej marce i natrafiłem na ogłoszenia tam na OLX-ie, że są te gitary do sprzedania. I wpadł mi w oko taki Stratocaster Fiesta Red, tam 59, prawda? Czyli, bo jeszcze ogólnie Harley Benton nawiązuje bardzo mocno do
kultowych no też modeli. Tak, tak. No to jak oni to wrócimy. Jak oni to omijają tak naprawdę. Nie? Mm-hmm. No i znalazłem właśnie tego Stratocastera, tam z pozłacanym osprzętem, elegancka gitara, 500 zł i drugiego takiego właśnie... Teraz mówisz o gitarach używanych. Nowych. Znalazłem nowe na OLX-ie. No dobra. Sprzedawca reklamował nowe gitary. Mm-hmm. Sprawdziłem jego inne ogłoszenia. No druga gitara, aktywny SC-1000. Czyli podobny bardzo do tego customa, tylko z grubszym korpusem i z tą główką taką jak Eclipse, prawda? Mm-hmm. Ma taką zaostrzoną. No i za te dwie gitary, w sumie tam chyba 900 zł, zamówiłem, zadowolony, przyszło. No popatrzyłem, kurczę, no a tam z tyłu wybita litera D. No właśnie, do tego też chciałem nawiązać zaraz. No i tak sobie tak myślę, D, i piszę do tego wiadomość, do tego sprzedawcy, on mówi, a D to są instrumenty poekspozycyjne. Aha, czyli jakie? No, on mówi, no takie, które tam wisiały w sklepie firmowym i zostały sprzedane za obniżoną cenę, przybita literka D. No to dobrze. To jest zły, no. No to łyknąłem to, tak? Powiedzmy, nie mając doświadczenia, uwierzyłem sprzedawcy, tak? Widzę, ma dużo tych gitar, sprzedaje dużo wyświetleń, więc uznałem tutaj, że zna się na rzeczy. Po czym pocieszyłem się trochę tymi gitarami, nic tam nie... Znaczy zauważyłem tak, że nad tym SC była poplamiona podstrunnica klejem, czyli po wklejaniu progów były takie ślady po kleju, wyciapane trochę. Dało się normalnie grać, tylko estetycznie troszeczkę z bliska to słabo wyglądało, ale tak z daleka to nawet nie było widać. A ten ogólnie Fiesta Red, to w ogóle nie miałem zastrzeżeń do niego, wszystko w porządku. No to pocieszyłem się nimi trochę, no to mówię, postanowię to sprzedać, a może się coś zarobi, nie? Dołożyłem tam jakąś tam marżę swoją małą, no i wystawiłem to na grupę facebookową. No i dostałem, kurczę, po dupie. No nie? Właśnie, bo chciałem się zapytać o to, bo ty jak zaczynałeś, ja pamiętam, ja znam twoją postać od dawna, wiesz, też się przewijam po tych grupach i zaczynałeś właśnie od tych, że sprowadzałeś potem też te gitary deko i je trochę naprawiałeś, nie? Tak. Co popsuło ci na początku trochę rynek, bo właśnie ludzie zaczęli wieszać na tobie psy, że o, tam cwany Polaczek, cebulaczek, kupuje. Tak, Janusz internetu, typowy, tak. Były takie hasła, tak, nie? Tak, więc tak. Jak, po pierwsze tak, jak to strawiłeś, no bo nie sprzedawałeś tych gitar jako nowe, tylko mówiłeś o tym, że one są, deko. Teraz, dla tych, którzy nie wiedzą, gitary deko Stomana nie są to gitary poekspozycyjne, bo to są gitary poekspozycyjne, gitary są gitary bistokowe i to jest bistok. Bistok poekspozycyjny oraz, to znaczy, to tak. Deko to są takie gitary, które oni nie przeszły kontroli jakości. Tak. Po prostu sprzedają je na przykład tam za połowę ceny, czy tam za nie wiem, jedną trzecią ceny jako gitary, które mają sobie dekoracyjne, dekoracyjne, żeby ono sobie je powiesić na ścianę. I rzeczywiście słyszałem wiele opinii, bo jak się zaczęliśmy sobie to rozmawiać, to zacząłem szukać o tych gitarach. Nawet kiedyś dyskutowaliśmy w jakimś wątku, pamiętam, o tym. Czyli generalnie deko to jest gitara tak właśnie dekoracyjna, stąd D. I tutaj jest to produkt, który nie przeszedł kontroli jakości, został odrzucony, a wiadomo, że przy tak masowej produkcji to serwis nie naprawia tych gitar. No właśnie, to o to chodzi, że bardziej opłaca tą gitarę sprzedać taniej, niż ją naprawić. Nie? Ja myślę, że cena, to jest tak, moje przypuszczenie jest takie, że cena sprzedaży gitary dekoracyjnej jest na poziomie kosztów uzyskania, a także pewnie straty tam nie ma. Natomiast jest ona dużo, dużo niższa, bo kosztuje tam od 30 powiedzmy do 50% gitary nowej, tak? Więc bardzo atrakcyjna sprawa, tak? No i generalnie wielu sprzedawców różnych w Polsce na forach internetowych, znaczy bardziej na OLX-ach, takich portalach aukcyjnych, sprzedawało te gitary, wprowadzając właśnie nabywców w błąd, że są to gitary poekspozycyjne. Często jeszcze aby zatrzeć ten ślad, to zaklejali tą literkę D taką białą naklejką z znakiem bezpieczeństwa Unii Europejskiej, czyli to CE,
No i tam niektórzy to później widziałem, wystawiali te gitary z powrotem, to jeszcze nawet nie mieli odklejonej tej naklejki, także przez cały czas jak użytkowali, to nawet nie wiedzieli, co tam jest. No właśnie, tak. Ty robiłeś to od początku uczciwie. Ja pamiętam, że jak pisałeś w tych ogłoszeniach, to pisałeś, że to była gitara Deco, którą naprawiłeś, którą tam wyregulowałeś. Tak. A powiedz mi, jak je kupowałeś, to czy... Bo tak jak ja się dowiadywałem na temat tych gitar, to część z tych gitar Deco właśnie miała jakieś takie drobne defekty, które były albo ciężko wykrywalne, albo były bardzo łatwo naprawialne. W sensie, nie wiem, tam elektronika była do poprawy, czy tak jak powiedzieć, jakiś tak, klej. Tak. Ale też część tych gitar miała na przykład pokrzywione gryfy, złamaną główkę. Złamaną główkę, czy tam, nie wiem, pręt nie działał na przykład. Tak, zerwany pręt. Czyli absolutnie były nieustawialne i były rzeczywiście dekoracyjne. Jak to, nie wiem, procentowo, jak te gitary zacząłeś kupować od Tomana, bo zacząłeś od tych Deco, tak? Na tak, początku. Tak, tak, że tak. Że kupowałeś tak, od Tomana te gitary Deco. Nie tylko od Tomana, też od polskich pośredników tutaj, bo kupienie tego w Tomanie w ówczesnym czasie to graniczyło z cudem, dlatego że zainteresowanie tymi gitarami było bardzo... To od razu znikały, tak? To znaczy nawet jak składałeś zamówienie i system przyjmował ci zamówienie, to potem dostawałeś na przykład komentarz, że zamówienie zostało anulowane. Dlatego, że jakby system przyjmowania zamówień tam właśnie w sieci jest jakby nie pokazuje w czasie rzeczywistym tego stanu magazynowego, prawda? Czyli przyjmuje do pewnego czasu, a potem dopiero dostajesz potwierdzenie zamówienia. Czyli tak? Ilość zamówień nie nadąża za tym, co oni tak naprawdę mają. To jest tak się ta spirala nakręciła, tak? No ogólnie w momencie, kiedy pokazywały się gitary Deco na stronie do sprzedaży, na sklepie, no to dosłownie to było kilka tam minut i już nie było, tak? Już zaraz były, że artykuł jest wyprzedany, bo tak naprawdę nie wiedziałeś, ile tych gitar jest, bo tak naprawdę to nikt nie wiedział, ile tam się tego zepsuło, uszkodziło, czy coś się z tym stało, że nie przeszło tej kontroli jakości. I ja właśnie tylko raz z niewiedzy wystawiłem te gitary na sprzedaż i dostałem właśnie po dupie za to od grupowiczów, tak? Bo wystawiłem to na sprzedaż na grupie. No to się polał totalny tam, wiesz, zjeba, hejt i wszystko, co tylko możliwe. No i wiesz, ja ogólnie wkurzony to zwróciłem się do tego sprzedawcy, że zrobił mnie w jajo i sprzedał mi taki wybrakowany towar. No to on się tam coś tłumaczył, że on tam nie wie, że ogólnie za tą cenę, to żebym cicho siedział, bo to jest super sprawa. No ja mówię, okej, jest super sprawa. Polska, mieszkam w Polsce. Mówię, fajna sprawa, jest super, bo można sobie te gitary naprawić, ale no wypadałoby uczciwie poinformować, że to jest tak i tak. No i ustaliliśmy, że dostałem jeszcze tam dodatkowy rabat, bo ja już kupiłem chyba te gitary na fakturę, po to, że, bo ja generalnie firmę prowadziłem już wcześniej, prawda? Natomiast no tak pomyślałem, że kupię te dwie gitary, bo jest atrakcyjna cena, no i potem może coś na nich zarobię, to sprzedam, a w międzyczasie sobie troszeczkę tam ich poużywam. No i idąc za tym właśnie wylała się ta fala hejtu na tą sytuację. No i ja tak się zastanowiłem, no tak, fajne gitary, tanie, różnica duża pomiędzy ceną zakupu a tam, czyli gdyby złapać jakąś cenę pośrednią pomiędzy ceną zakupu a ceną, w której sprzedaje na przykład Toman, czy tam by się znalazł taki bufor, żeby po prostu w tych pieniądzach tą gitarę naprawić? I tutaj, tak jak mówisz, te usterki są różne. Czasami jest tak, że gitara po podłączeniu do wzmacniacza milczała. No i okazało się, że jest odlutowany przełącznik trójpozycyjny na przykład. No to jest kwestia tam, nie wiem, 5 minut z lutownicą i przywracasz gitarę do pełnej sprawności. Tam nikt na to po prostu, wiesz, nie zwracał, nie ma czasu, przy takiej masówce nie zwracał uwagi. Musimy mieć, nie wiem, 50 serwisantów, którzy by te gitary naprawiali przy takim obrocie tymi instrumentami. Tak, nie? Zgadza się. Uszkodzony klucz, prawda? Więc jeżeli taki klucz można było dostać identyczny, można nawet było się pokusić o wymianę kompletu kluczy, kompletu, tak? Kluczy, no. Dokładnie. Nie wiem, zarysowania takie głębsze. Nie takie, powiedzmy, jakieś tam małe ryski, ale uszczerbany kawał lakieru, czy taka wyszczerbiona główka na gitarze. No to już wszystko było kwalifikowane pod tą gitarę dekoracyjną. Oczywiście też było dużo tych gitar
które miały poważniejsze usterki, czyli skręcony gryf. No właśnie, bo to są rzeczy, których już nie jest tak łatwo naprawić. No już nie opłaca się. Nie opłaca się, bo można wymienić gryf. No. Na przykład zerwany pręt. Tak? No to też już trudna sytuacja. Zerwanie po tak, jeszcze jeżeli on się zerwał w takim miejscu, że nie wiem, wyszła akcja jakaś tam, powiedzmy 2 mm i łódka, no to okej. Okay. Mhm. Do momentu, nie wiem, jeśli nie zmieniłyby się jakoś tam warunki. Warunki i grubość strun i tak dalej. No ale no, jest już to gitara, no, to jest już absolutnie... No jest to defekt, tak? No, jest to defekt. Skrzywiony gryf, zerwany pręt, no to są dwa takie naprawdę konkretne rzeczy, których no, naprawić nie można. No ja na przykład się nie podejmuję napraw takich rzeczy. Nie? Bardzo dużo usterek dotyczących pojedynczych progów. Mhm. Tak? Czyli... No to dobra, no, szlif progów, no to jeszcze można jeszcze... Dokładnie. Nie, nawet zrobić, czasami, nie? Wiesz co, korekta, koronowanie jednego progu, to, bo na którymś progu gazu dźwięk, tak? I okazało się, że po prostu on jest wyżej, czyli albo nie został właściwie doklejony, albo został wadliwie zamontowany. No ogólnie problem. Problem z tym taki, że no, niskim kosztem można to było naprawić. Nawet... Ale cały czas sprzedając potem te gitary, mówiłeś, że to jest gitara, która była deko, która była naprawiona. Więc ten hejt zniknął po pewnym czasie. Ile musiałeś pracować na to, żeby to się... Długo. Myślę, że około roku takiej jakby ciągłej sprzedaży, ciągłego publikowania tych gitar, bo ja oczywiście w tych wszystkich ogłoszeniach mówiłem, że gitara miała taką usterkę, to i to zostało naprawione. Gitara ma atrakcyjną cenę. No i generalnie bardzo duża fala hejtu ze strony internetu, ze strony, ale zauważyłem, że też się na przykład pojawia, że cały czas te same osoby, tak? Mhm. W końcu jak już jesteś w temacie, sprzedajesz, to widzisz, że dana osoba w jakiś sposób nakręca tą całą sytuację. Natomiast nie miałem praktycznie żadnych negatywnych feedbacków od klientów. Od klientów. Mhm. Ja sobie tak mówię, no okej, okay, no tu się coś tam dzieje na tym internecie, jest zadyma. Ogólnie to też jakby budowało dyskusję, zainteresowanie. No dlatego mówię, że jesteś osobą tak naprawdę znaną w tych kręgach. Nie? Tak, ale oprócz mnie są jeszcze osoby, nie będę reklamował oczywiście, czyli ale nie są... Nie wiem, jak zacząłem szukać, to gdzieś dopatrzyłem, że są osoby, to sprzedaje jeszcze. Które sprzedaje deko i również informuje uczciwie i to jest, uważam, bardzo w porządku podejście. Bo tak, jeżeli Toman to sprzedaje i nikt mu tego nie zakazuje, to znaczy, że ten produkt jest dopuszczony do sprzedaży pod pewnymi warunkami, tak? Więc jeżeli idzie komunikat, że jest to gitara deko, która nie przeszła kontroli jakości z takiego powodu, to i to zostało naprawione i teraz jest na sprzedaż i dodatkowo klient ma 2 tygodnie na zwrot, tak? Bo ja nie dawałem na deko gwarancji, bo wiadomo. No bo też ich nie kupiłeś z gwarancją. Bo jej nie kupiłem z gwarancją, tak? Ale dawałem 14 dni na zwrot, czyli klient sobie kupił, mógł spróbować, mógł odesłać tą gitarę, nie ma problemu. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Tak. No i okazało się, że... Bardzo uczciwe podejście do klienta, tak naprawdę. No tak. No i okazało się, że klienci też byli zadowoleni, bo nie wiem, kupił za 400 zł fajnego jazz bassa z jesionowym korpusem, z klonowym gryfem na przystawkach Alnico i dodatkowo struny Adario były, które w sklepie kosztują 80 zł. No tak. No to wiesz, to naprawdę gratka, prawda? Więc jakby było duże zainteresowanie, dużo klientów pisało. No i generalnie prawdopodobnie może do tej pory bym nawet tym handlował, tylko że ta jakby podaż tej kategorii bardzo mocno zmalała i to praktycznie w tej chwili są jakieś śladowe ilości. Czyli to oznacza, to co teraz powiedziałeś, oznacza jedno, że Harley Benton podniósł quality, znaczy kontrolę jakości u siebie, podniósł to... Tak, myślę. To jest też to, do czego ja chciałem nawiązać, jak mówiłem, że miałem jakieś te dwa takie paździerzowe. Tak. I jak się teraz patrzy na te gitary, które one robią, to jest to po prostu w ciągu 5 czy 6 lat zrobili po prostu masakrycznie wielki postęp w tym, w tym, co robią i jak produkują. I skoro mówisz, że jest coraz... Bo nawet na stronie Tomana, jak sobie tam wejdziesz, to rzeczywiście te gitar deko właściwie już nie ma, jak się chciałem zapytać, czy one jeszcze w ogóle są w sprzedaży, bo... Pojawia się jeszcze ta kategoria, tylko no w momencie, kiedy te produkty są wrzucane, bo one nie są cały czas dostępne, tylko jak po prostu
coś się nie uda, tak? Bo w pewnym momencie przeszedłeś po prostu już na normalne instrumenty i przestałeś, kupować od nich te dekoracyjne i zacząłeś te normalne robić. A jak z tymi normalnymi? Czy jest dużo przy nich roboty zanim, bo ty, no trzeba to podkreślić, że generalnie gitary z Tomana przychodzą czasem absolutnie nie, to ja mam też od ludzi taki feedback, odkąd zacząłem wrzucać te filmy, wiesz, z tymi twoimi instrumentami, no to, że, bo tam mówimy o tym, że ty je ustawiasz i tam ludzie mówią, no ja z Tomana też dostałem ustawioną, a ja dostałem totalnie nieustawioną i generalnie jest tak, że jest loteryjnie, a ty każdą gitarę dopieszczasz tak, żeby po prostu była do sprzedaży. Przygotowana do tego, że ktoś ją wyjmuje z pudełka i gra. Takie dostałem od ciebie cztery instrumenty. Nic nie musiałem z nimi robić. Dlatego zapytałem ciebie wcześniej, jak wysyłałem, czy chcesz, żebym ci te gitary ustawił? No, powiedziałeś tak, okej. Okay. No, chciałem sprawdzić, jak to ustawiasz po prostu. Nie będę ukrywał, że chciałem to zobaczyć i wiesz, no tak jak na przykład... chodzę do sklepów, to w większości gitary nowe są tak średnio ustawione, a pracownicy sklepów nie mają na to czasu, żeby je ustawiać. I tutaj nikogo nikt nie wie, nikogo tutaj nie winia, nic takiego. No ty mówisz, sam na samym początku powiedziałeś, że to jest taka, że lubisz sobie w tym grzebać. Tak, tak. Ja mam taką satysfakcję, że ja to ustawię, że tam wyreguluję menzurę w punkt, że klient, który kupi tą gitarę, kurczę, no 700 zł dałem za tą gitarę, no jestem mega zadowolony, po prostu w szoku jestem. To nie pierwszy zakup, który tam u pana zrobię. Będę więcej kupował. To ja mam dokładnie to samo ze swoimi. Jak wiesz, ja teraz trochę już mniej gitar sprzedaję, ale jak mieszkałem w Anglii, to miałem tam firmę, która... No kupowałem tam używane instrumenty i też doprowadzałem je po prostu do uwielbiałem siedzieć nad tą gitarą i wiesz, z czegoś co kupiłem i w ogóle wyglądało jakby ktoś to wyciągnął ze śmietnika albo leżało na strychu przez 60 lat, wiesz, doprowadzałem to do takiego stanu, że tak samo potem miałem, kurczę, ale ta gitarka, ty wyjąłem, ona przejechała całą Europę i nawet stroiła, nie? Tak, wiesz, na tej zasadzie, no to już nie zdarza się często, no bo wiadomo, no to jest tylko drewno i metal, ale generalnie też miałem takie podejście, że ta gitara musi być tak zrobiona, żeby ktoś po prostu ją wyjął i nie musiał iść z nią do serwisu czy tam do czegoś, wiesz, żeby ją robić, nie? A skąd się nauczyłeś naprawiać gitary? Znaczy ogólnie, tak jak ci mówiłem, gdzieś te gitary od... Najmocniej zainteresowałem się, jak już byłem w szkole średniej, w technikum, mieszkałem w internacie. To były jeszcze takie czasy, bo ja tam już swoje latka mam i jeszcze były tam internaty, tego nie ma już w tej chwili chyba. Są, ale to wiesz, tam ja mieszkałem, chodziłem do takiej szkoły, gdzie w internacie mieszkało kilkaset osób, nie? Więc to wiesz, grupa ludzi z różnych okolic, z różnymi zainteresowaniami. I tak w ogóle, no to wcześniej, powiedzmy tam, nie znałem fajnej, rockowej i ciężkiej muzyki i generalnie słuchałem jakiejś tam muzyki rozrywkowej, tam można by ją sklasyfikować w kategorii disco, prawda? Aha, modern talking. No na przykład, tak, i Blue System, tak? I dopiero, wiesz, jak się wyrwałem z domu do tej szkoły średniej i poznałem tam ludzi i wiesz, i heavy metalowcy byli, i skinheadzi, i punkowcy, i w ogóle, no to wiesz, sam męski internat to było 400 chyba osób, nie? Więc miałem taki pierwszy kontakt właśnie z muzyką taką rock, to znaczy ja wiedziałem, że ta muzyka jest, tam orientowałem się oczywiście, ale tak jakby zafascynowała mnie i zainteresowała. A wracając do tematu gitary, to właśnie moi koledzy, których tam poznałem w internacie... Dobra. Tak, w internacie koledzy, których poznałem, zaprosili mnie na próbę do piwnicy, bo w internacie była właśnie taka sala prób, dlatego że szkoła miała tam instrumenty muzyczne i tam różne grupy mogły się zapisać i chodzić, po prostu trenować, a później na przykład na akademii szkolnej czy na jakiejś tam uroczystości prezentować swój repertuar. Generalnie to były takie grupy, jakby nauczyciele promowali, bo to były lata, początek lat 90. Promowali takie zespoły, no, ludowe, powiedzmy tam, czy też grające muzykę taką, jak to się mówi, biesiadną. Natomiast
była grupa chłopaków, którzy założyli zespół o nazwie Diarrhea, czyli biegunka, tak? I grali tam takiego hardcora z elementami właśnie muzyki metalowej. I ja poszedłem na próbę, ja tam zobaczyłem, kurwa, ja pierdolę, co to jest? Taka niebieska gitara, ja nie pamiętam nawet co to było, ale no na pewno tam typu Super Strat na dwóch humbuckerach, wzmacniacze, to, bo to w ogóle była szkoła elektryczna. Aha. To sami robili, tak? Tak, sami robili, tam były klasy elektroniczne, elektryczne, to robili te wzmacniacze sami, na warsztatach robili te obudowy, wszystkie narożniki, to wszystko było zrobione tam właśnie na zajęciach praktycznych. No i kurczę, ja w ogóle na żywo usłyszałem brzmienie przesterowanej gitary. I ja mówię, co to jest takie? Ja przecież gitarę miałem akustyczną Defila pierwszego, jak tam w drugiej klasie po komunii sobie kupiłem, nie? To w ogóle to nie brzmiało jak gitara. Ja to szok jakiś. I tam no, koledzy mi wytłumaczyli, i ja w ogóle to wziąłem do ręki i zobaczyłem, kurwa, no nie, to jest... Nie, to. No i od tamtej pory pojawiła się taka fascynacja gitarami, w ogóle muzyką, koncertami, no i w ogóle takie życie tam metalowca. Czyli nie jesteś wyrwany z tak zwanego day, masz cały prawdziwy background. No tak, 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 wiesz, no też no, zapuściłem włosy, ciasne gumowane spodnie i tak dalej, glany, ramoneska, no i tak już później tam było przez właśnie... Przez następne lata szkolne. Także to był taki pierwszy mój kontakt z gitarą elektryczną. To zrobiło, a później jak tam sobie mogłem też pograć z chłopakami i w ogóle, wiesz, power chordy pierwsze. Kurde, jak on to tymi dwoma palcami, że on tak gra, nie? To w ogóle szok jakiś, jak tak można? No i okazało się, że to super sprawa jest i się tym zainteresowałem. I zanim w ogóle natrafiłem na Harley Bentona, to generalnie od czasu sobie kupowałem jakąś gitarkę, taką deczko zdezelowaną, żeby sobie ją w domciu podrasować, poustawiać, pomajsterkować przy niej. Oczywiście nie umiałem robić szlifów progów, do tej pory tam jakby nie robię tego, ale jak oceniłem organoleptycznie, że gitara tego nie wymaga, że wystarczy ją tam odpicować, odczyścić, przykosmetyzować. Trochę się nią pocieszyłem i później ją sprzedawałem. I to były takie gitary typu tam Kord na przykład, czy tam właśnie Yamaha Pacifica, czy Kord M600. Fajne tak, bardzo fajne, nawiązujące tak konstrukcją do CST 24 też. Nie wiem, Ibanez tam z tej serii Artist, niska tam seria 220 chyba, taka to biała. Dobre gitary. Bardzo dobre, tak. No. Tak właśnie, no tam jakby tam szukałem takich gitar tam za kilkaset złotych. Często udało się wyrwać coś fajnego, bo na przykład dzieciak jeden czy drugi stwierdził, że będzie grał na gitarze i naciągnął rodziców na drogi sprzęt, prawda? No a wiadomo, jak z tą pasją bywa. I później taka gitara, która gdzieś tam kupiona przez rodziców za 2-3 tysiące była do sprzedania, za 1000 czy za półtorej tam, czy za połowę ceny, prawda? W stanie takim, że tylko ją odświeżyć. No i generalnie tymi gitarami, ale to było od czasu do czasu. Ja jeszcze też pracowałem dużo w terenie, więc poruszałem się służbowym autem, więc mogłem odbierać, tak, jak gdzieś tam po trasie, no to sobie dzwoniłem tam do człowieka, słuchaj, ja podjadę, zobaczę, wiesz, także w ciemno nie kupowałem, nie? Nigdy nie kupowałem tam, że przez OLX-a mi wysyłał ktoś, czy tam kurierem, czy coś, zawsze tą gitarę oglądałem przed zakupem. Także tak, no a później przyszły te czasy związane z Harley Bentonem, no i tą serią Deco. Tak jak ci mówiłem właśnie, ta popyt na to był, bo tak, tutaj z jednej strony ogromna fala hejtu. Ja się, to w ogóle to jest coś, co mnie strasznie dołowało, tak? No właśnie, bo to musi być tą... Tak, bo to jest, no. Ja ogólnie, jak słyszałem wcześniej, hejt, co to jakieś tam bzdury, głupoty takie, jak to może być? Ktoś coś napisał na ciebie, to ty się przejmujesz ten, ale jak tego doświadczasz, to w ogóle dotyka ciebie to... No, to bardzo, prawda? I generalnie, szczególnie jeśli wkładasz w to serce i chcesz robić to dobrze i uczciwie, a i dostajesz... I nie oszukujesz, i wiesz, tak, i tak, jest, tak. To, jest to wszystko, no,
nic tam nie było ściemy żadnej, nie? Więc nie było tego januszostwa, które ci ludzie wypominali. No tak, tak, no to tam, chodzi, że nie? Januszem jestem i w ogóle to tam. Tak, no i jeszcze też nawiązałem kontakty z lutnikami, no bo wiadomo, że niektóre usterki poważniejsze, no nie czułem się tam na siłach, żeby robić, a chciałem, żeby to było zrobione dobrze, czyli na przykład, jeśli trzeba było zrobić szlif, prawda, czy wymienić progi, tego nie robię, to oddawałem właśnie do zaprzyjaźnionych tam kolegów lutników, rozliczaliśmy się, ja tam później tą gitarę sprzedawałem. I było ok, i miałem pewność, że zostało to dobrze zrobione i że wobec tego klienta jestem no, jak najbardziej w porządku, prawda? Bo takie uczciwe podejście, tak? To no zostało. Powiedziałeś, że tak. Ten hejt był z jednej strony od ludzi, którzy tak. od ciebie gitar nie kupowali i po prostu tak. oceniali cię w internecie na podstawie jakichś tam swoich głupich domysłów, tak. a z drugiej strony sprzedawałeś instrumenty i wszyscy klienci, którzy tą gitarę dostali, wiedzieli, co kupują i byli bardzo tak. z nich zadowoleni. Tak, tak. Ty jak sobie poradziłeś z tym hejtem? To, że zadowolony klient do ciebie wracał, było no taką tak, rzeczą, że stwierdziłeś, dobra, olać to i muszę właśnie to... nie, ja na początku się ciąłem bardzo na tych grupach. Ja, no, wiesz, gotowałem się, tak? No. I czułem potrzebę dyskusji, tak? Ale im bardziej dyskutowałem, tym bardziej się to nakręcało i to w ogóle w drugą stronę działało, tak? I zamiast, nie wiem, wykorzystywać ten czas na jakieś, na swoją pracę, tak? No to ja się gdzieś tam zafiksowałem na tym, no i w ogóle to takie... Ty powiedzisz, że realnie ci to nie psuło rynku, tak? Mimo realnie tego, że tak, nastrój mi psuło tylko i... To psuło tak. tylko nastrój, a tak naprawdę tak, cały czas tak. mogłeś robić swoje, nie? Wiesz, ja nawet zauważyłem na tych grupach, że pojawiła się pewna grupa stojących osób w opozycji, tak? Czyli jedne tam hejtowały, nakręcały negatywnie, a drugie, które już powiedzmy kupiły, tak, ode mnie, czy znały temat, bo też no, niektórzy znają temat, wiele osób zna temat, bo tych gitar wcześniej było naprawdę dużo na rynku. Kiedyś rzeczywiście było bardzo tak, dużo. Tak, tak, tak. Niektórzy sobie kupowali samodzielnie, naprawiali, kto tam się znał, wiedział, to sobie to robili. No i generalnie jakby takie dwie strony, tak? Jedna broniąca, druga hejtująca, tu wspierająca, no i ogólnie mówię, kurczę... Witamy na forach gitarowych. Tak, coś mówię w tym jest, no mówię, skoro nie ma tutaj, rynek jest dalej, to się wszystko rozwija, zapotrzebowanie jest większe, ja mam co robić. Ja oczywiście wcześniej jeszcze pracowałem i tym się dodatkowo zajmowałem, no ale już tam, wiesz, coraz więcej się tego sprzedawało. Jeszcze można było kupić, co prawda od pośredników w Polsce, bo nie wiem, jak to działało, ale jakoś było tak, że pewne osoby miały tych gitar więcej niż tak, inny. Tak, tak. Nie wiem, ja nie chcę tam mówić, czy to jakieś znajomości, czy układy, czy szczęście po prostu, czy lepszy refleks przy zamawianiu. Nie chcę tego osądzać, bo nie wiem. Gdybym wiedział na pewno, to mógłbym coś mówić. Natomiast nie zmienia to faktu, że można to było kupić jeszcze w Polsce, naprawić i jeszcze mieć atrakcyjniejszą cenę. Tym bardziej, że ja też dogadywałem się z tymi pośrednikami hurtowo, tak? Czyli nie wiem, wjeżdżało mi kilkadziesiąt sztuk, więc cenę jakby też mogłem negocjować, prawda? No i generalnie to wszystko się fajnie rozwijało, no ale się urwało, bo w pewnym momencie jakby, tak jak mówisz, jakość tych produktów i kontrola jakości była coraz lepsza, że tych deko na rynku było coraz mniej, aż wreszcie sobie po prostu odpuściłem, no bo mówię, no nie można tak prowadzić też tej swojej działalności. Jeśli raz masz, a raz nie masz i nie wiesz, kiedy będziesz miał i czekał, wiesz, będziesz czy miesiąc, czy dwa tygodnie, czy trzy na to, że się pojawi ta czy inna gitara. A z drugiej strony był już bardzo fajnie zbudowany rynek. Duża grupa fanów jakaś, tak. Była rozpoznawalna w jakimś tak, sensie. Tak, więc tak mówię, trzeba pomyśleć o jakiejś nazwie w ogóle tutaj i próbować to też ubierać w jakiś marketing, tak?
No i tak powstało właśnie Gitaresko, od gitara i sko od nazwiska. Zostało zaprojektowane logo przez panią Monikę, która zawodowo zajmuje się marketingiem, cała tam księga znaków, wizerunek. Czyli masz kolory wszystko żółty reprezentuje progresywną walkę o klienta, wszystko jest według sztuki. No tak, w ogóle cały projekt jakby powstawania logo to jest proces tam długotrwały i ogólnie ja najpierw przekazuję marketingowcowi swoje myśli i w ogóle misję firmy i tak dalej. Sorry, że zawsze mnie to rozmawiało, takie rzeczy. Ciekawe, czy Fender albo Gibson, jak robili swoje logo w 60 albo 50 roku, to też już takie mieli rozgminy. No wiesz co, ja myślę, że oni przez ten czas na tyle mocno zbudowali markę, że to logo przylgnęło jakby samoistnie do tego, prawda? No ja działam w drugą stronę trochę, prawda? Najpierw logo, a potem... Logo Facebooka zmieniają, wiesz, wszyscy w ogóle, co to jest, a tam, wiesz, 40 osób siedzi i kminią. No to temat na inną rozmowę. I co, już przestałeś sprzedawać deko i zacząłeś sprzedawać gitary? Tak. Normalne, w pełni prawne. Tak, oczywiście. Z tą siecią też można się dogadać na poziomie B2B. Bo wiadomo, że B2B? Czy biznesowym, prawda? Czyli jako przedsiębiorca musisz kupować, składać po prostu duże zamówienia. Nie, no bo to masz w ogóle lepsze ceny. Masz lepsze ceny niż to ma. Tak. To jest ciekawe, że sprzedajesz te gitary. No nie, nie wszystkie. Ale generalnie no masz tak, powiedzmy, o 50-60 zł taniej te instrumenty. Tak, też niż wiesz. Tak. Bo... Przy czym powtarzamy, że są ustawione i posprawdzane każda sztuka przez ciebie, tak? No generalnie tak, bo przede wszystkim, żeby tam dostać jakieś warunki, to naprawdę trzeba bardzo dużo kupić jednorazowo. To po pierwsze, no wiesz, ja mam też sklep stacjonarny i jak mam dostawę, to mam przez 2 dni zamknięte, zanim rozpakuję towar, nie? No bo nie ma gdzie klient wejść, nie? Aha. I w ogóle zanim rozpakuję, sfotografuję, wiesz, bo też no niektóre na przykład kolory te w naturalu i usłojenie, no to klient chce widzieć konkretnie jak usłojony korpus, bo później nie mogę wykorzystywać tego samego zdjęcia. Czyli traktujesz każdą gitarę? Każda, która jakby ma jakieś wyróżniki, tak? Tak. Jeżeli jest czerwona, no to jest czerwona, tak? Aha. Jeżeli jest biała, to jest biała, to ona jest zawsze biała, tak? Ale jeśli już widać te wszystkie kreski, to robisz zdjęcia każdej sztuki. Jeśli jest nakładka z klonu płomienistego, no to trzeba cyknąć, bo wiesz, każdy jednak będzie układ inny tego forniru, prawda? Mhm. Jeśli właśnie tutaj będzie widać drewno spod spodu, to już jest inaczej. Wiadomo, że w tych gitarach tam za 400 zł tego się tam nie robi, bo te gitary głównie kupują tam początkujący, czy też osoby, które wiedzą, że to jest tania gitara i nie będą chciały, nie wymagają też od tego nie wiadomo czego, tak? No ale już w tych, powiedzmy, za 800, 900 czy 1000 zł, no to niektórzy są tacy, że z 10 egzemplarzy wybierają ten jeden dla siebie, nie? No, to też jest plus, że mogą sobie do ciebie przyjść, tak naprawdę nie kupują w ciemno, w tumanie tego, wiesz, po zdjęciu jakiejś tam gitary dostają zupełnie inną, tak. Bo Toman tego na pewno nie robi tak jak nie, ty. Nie, więc, no te same zdjęcia ma cały czas, więc wiesz, no niektórzy sprzedawcy, którzy handlują Harley Bentonem w Polsce, mają po prostu zdjęcia przekopiowane z Tomana. A ty robisz zdjęcia każdego instrumentu, jeśli się czymś wyróżnia. Po pierwsze wiesz, że to tak nie jest zgodne z prawem też, kopiowanie czyichś zdjęć, prawda? Nawet pytałem tam na infoliniach, no to oni tak, no nie jest to zgodne z prawem, nie? A co inni robią, no to tam nie wnikają, bo to są ich klienci, wiesz tam, nie? No ale mówię teraz tak, żeby się wyróżniać czymś, no to warto zrobić takie fajne swoje zdjęcia, nie? Żeby klient widział, jak ten produkt, jak ta gitara naprawdę wygląda, tak? No poza tym podchodzisz do tematu indywidualnie, tak jak się do gitary... No powinno podchodzić, powiedzmy, no to też jest tak, to jest ta szkoła od Focka i Falenicka, tak naprawdę, no, nie? Czy tam każda gitara jest inna, czy nie, no to już... Tak. No jest inna. No ale, jest inna, bo ale wiesz... czy jest lepsza, czy gorsza, to już jest... Jest lepiej. Nie tego, kto sprzedaje, tylko tego, kto ją kupuje bardziej, tak, nie? Tak. I nie oznacza to, że jeśli jedna osoba wybierze tą gitarę, bo mu się wydaje, że jest lepsza, to że tak naprawdę ona to wszyscy jest lepsza, ją wybiorą, bo ktoś inny przyjdzie i wybierze zupełnie inną tą gitarę. Wiesz, jakby kryterium oceniania i potrzeb i w ogóle doświadczenia, bo nie wiem, jeżeli przyjdzie osoba, która ma naprawdę duże doświadczenie
i ona słyszy pewne rzeczy, których ja nie słyszę, czy 10 innych osób nie słyszy, tak? Że jak ta gitara wybrzmiewa, czy jest dźwięczna, czy nie, czy jest do ręki, czy pod rękę, a inna, że jest głucha, tak? No, no pewnie tak jest, tylko ktoś jak ma dobry słuch muzyczny, to zapewne tak jest, prawda? A ktoś jak ma średni albo słaby, no jak ja, to pewnie nie, prawda? Z drugiej strony, ja zawsze tak też mówię, że to jest moje też takie przesłanie, że przy gitarach w okolicach 1000 zł, czy to za nową, czy za używaną, doszukiwanie się nie wiadomo... Co to? Doszukiwanie się nie wiadomo czego w tych instrumentach, to też jest w ogóle dla mnie takie, no, wiesz... Są osoby, które się doszukują, szukanie, nie? Dziury w całym. I tak. To jest, wiesz, bo ja rozumiem gitary za grube pieniądze, że to wydajesz już kupę kasy i tam naprawdę mogą być niuanse brzmieniowe. Miałem parę takich gitar, które, wiesz, no, usłyszałem, że one są rzeczywiście wyjątkowo inne, ale generalnie powtarzalność produkcji w tym momencie tak. jest... Znaczy, to jest takie dorabianie jakiejś tam ideologii do tego, też, co się kupuje. No ale klient nasz pan. Tak naprawdę, dokładnie tak jest, tak jak mówisz. No i ja w pewnym momencie stanąłem na takim rozdrożu, czy w ogóle, wiesz, to kontynuować, no bo tak, gitar deko nie ma, no tutaj trzeba tam dużo kupować, no ale teraz tak, czy będzie z tego zysk, czy warto się temu poświęcić, bo wiadomo, że jeśli, wiesz, poświęcasz tak dużo czasu, no to chciałbyś coś z tego mieć, tak jak ty teraz prowadzisz swój kanał, prawda, przez wiele lat pracowałeś na to, że możesz powoli, tak jak mówisz, zaczynać z tego żyć, tak. No powiedzmy. No. Ja też w tej chwili żyję tylko ze swojego sklepu, bo już tam od kilku miesięcy nie pracuję, no bo jakby tych obowiązków, tego wszystkiego jest na tyle, że nie dało się tego pogodzić i trzeba było wybrać jakiś kierunek. No i teraz z drugiej strony taka perspektywa, czy walczyć z dużą korporacją i bić się na cenę, na co się bić i w ogóle jak podejść do tego, do klienta, żeby klient wybrał zakup u ciebie, a żeby, czy wybierze w Tomanie, tak, prawda, no wiadomo, dlatego tutaj no przede wszystkim trzeba składać te duże zamówienia, żeby uzyskać jakieś warunki, no i po drugie pomyślałem, że trzeba dać jakąś wartość dodaną, tak, coś, co ja będę mógł zrobić w relatywnie krótkim czasie, a coś, co będzie dla klienta z korzyścią, tak, no bo załóżmy, że kupuję tą gitarę za kilkaset złotych, chodzi o to, że po prostu no, trzeba tego trochę zamówić, no i trzeba w jakiś sposób spowodować to, żeby klient wybrał twoją ofertę. No i generalnie uznałem, że coś takiego jak podstawowe ustawienie i setup to jest taka rzecz, która może zachęcić daną osobę. Dodatkowo, jeżeli ktoś, bo wiele osób nie umie sobie tego zrobić, wiele osób sobie to jest w stanie samo zrobić, czy, nie wiem, popatrzy sobie filmik na YouTubie i to zrobi, ale na przykład wśród moich klientów jest wielu muzyków zawodowych, którzy żyją z grania i powiem ci, że wielu z nich na przykład nie umie ustawiać gitary, nie? No, wiem. Wielu to robi, prawda, ale wielu nie. Ale też i klienci, którzy, bo też pojawiają się klienci, którzy chcą sobie to kupić na początek nauki, bo dowiedzieli się, że to dobre są takie na początek. No i uważam, że taki setup, który relatywnie to jest, nie wiem, wartość, nie wiem, do 100 zł, 50, 70. Bez polerowania, bez konserwowania, no, pośrednicy, no to powiedzmy, że 80-100 zł. 80 tak, zł, no. Więc to jest taka wartość, którą no, ja... Taka, no może tak. Nawet troszeczkę, zależy co zrobienie, no ale no taki tak. Kontakt. No. No wiesz, i to już w takiej gitarze za kilkaset złotych. Ja za pełny setup biorę 150, ale to już z polerką, no tak. Tak minimum 150 z polerką progów, tam z jakimś. No ja robię taki bez zdejmowania strun, prawda? No, czyli, no to ja taki, czyli, że ze zdejmowaniem strun. Czyli regulacja pręta, regulacja menzury i akcji strun, prawda? Czyli no, żeby to po prostu. Rzeczy, które całkowicie wystarczają. To, żeby gitara po wyjęciu z opakowania nadawała się już do grania. Do grania. Jeżeli dokładnie. Ktoś ma jakieś też życzenie, bo też taki jest, no to. Wtedy po ustaleniu kosztów, no, wymieniam na przykład struny na takie i takie, grubsze, czy coś tam. Czy tam tak, no, tak, rozumiem, czy, no. Tak, dokładnie. Więc generalnie, no i też dalej jakby jestem w kontakcie z kolegami lutnikami, którzy są w stanie zrobić, nie wiem, ostatnio tam było zapytanie, czy by w CST20
4 nie wymienić mostka na Floydross, prawda? No więc tam uzgodniliśmy z kolegą lutnikiem kwotę, no i klient w sumie zrezygnował, nie? Bo okazało się, że to połowa ale gitary, był, ale nie? Było tak, że był Floydross, że była dziura na Floydrossa, czy chciał... Nie, chciał, w ogóle chciał kupić nową gitarę i żeby mu... To straszna robota. No. Chciał dostarczyć swój mostek i żeby mu to po prostu... Ale w gitarze nie było mostka typu Floydross? Nie, ten był ten no taki. Nie, no, no. To w ogóle... To grubsza robota. Grubsza robota. No, tak, tak. No jak przedstawiliśmy tam, przedstawiłem koszty, no to... Nie zrezygnował. Nie, prawda? Nie dziwne, no, to jest naprawdę to pracochłonne. Lepiej znaleźć po prostu gitarę, w której jest kiepski Floyd i go wstawić jakiegoś tam innego. No wiesz, to tak, ta gitara kosztuje około 1000 zł, plus tam połowa tego to byłoby za tą wymianę. Za 1500 już można poszukać fajnego Ibaneza, używanego z naprawdę niezłym mostem, tak? Jak się chce powajchować, tak? Dokładnie. No, z drugiej strony, też. Tak jak też wspomniałeś, muzycy i ogólnie ja też jestem, odkąd te gitary tutaj od ciebie tam sobie dostałem, jestem mega fanem tego, że to są gitary, które można super upgrade'ować. Pierwsze co, to jest wymiana pick-upów, te pick-upy Roswell nie są to najgorsze przetworniki, ale nie są też za najszczęśliwsze. No, takie są budżetowe, takie jak gitary, są, prawda? Tak, jakby no nie, są spasowane do całości. Gitary są lepsze niż baza, tak? Jako, tak? Mówisz jako baza. Mówię, że jako baza te instrumenty są naprawdę bardzo fajnie wykonane i no ja te dwie, które zostają u mnie, no to jest w ogóle za chwilę będą filmiki. Ja je upgrade'uję, wsadzam w nie tam Duncany i tak dalej, i tak dalej. Może w przeciągu dalszego czasu sobie, nie wiem, wymienię też klucze. Na razie nie mam żadnych kluczy, mam dużo przetworników, więc sobie na pewno zrobię i to jest, myślę, że od razu ta gitara skacze też o półkę wyżej, a znalezienie podobnego instrumentu z założonymi już takimi przetwornikami, no to jest trzy razy droższe, więc to jest naprawdę fajna rzecz. I też ty mówiłeś, że masz dużo muzyków, którzy to po prostu robią w ten sposób sobie i no, na nich grają. Generalnie by się tak jakby popatrzeć na te gitary i to wszystko, co się mówi o tym, no to ktoś by powiedział może, że najwięcej klientów to są osoby, które chcą na początek sobie kupić gitarę i zaczynają grę. A tak naprawdę to jest 10-15%, bo 85%, 90% to są osoby, które grają. Często żyją z muzyki i które są świadome tych gitar i które wiedzą, że to jest naprawdę dobra baza pod upgrade. I zamierzają coś z tym zrobić, lub też te gitary po prostu zakupują jako zastępcze, nie wiem, do podróży, żeby nie brać drogiego instrumentu ze sobą wszędzie, tylko na przykład jakieś tam małe granie zrobić na tańszym instrumencie, żeby nie narażać też swojego tam, powiedzmy, drugiego sprzętu. No i generalnie jest też grupa właśnie osób, które no grają też w takiej konfiguracji już jak jest, bo z jakichś tam powodów im to odpowiada, szczególnie jeśli używają sprzętu cyfrowego, na którym można jakby, prawda, no ten jakby spada troszeczkę na drugi plan, tak, jakość tego instrumentu, tak, bo przejmuje tutaj kontrolę elektronika, więc też dla takich osób jest to dobre. Bo generalnie, wiesz, ja też nie chcę jakby mówić, że to są najwspanialsze, najlepsze i najcudowniejsze gitary. Nie. To jest pewnego rodzaju fenomen w swoim przedziale cenowym. No tak, tak, ja też tak. Jak się bierze kategorię nowych gitar, bo trzeba powiedzieć no, w kategorii nowych, bo używana w tych pieniądzach już też mamy pewien wybór, tak? I pewnie kupimy wiele lepszych gitar, ale w kategorii nowych, no to nie mamy, są, trzeba powiedzieć, bezkonkurencyjne, prawda? No i teraz nie wszyscy chcą kupować używane, bo wielu ludzi chce mieć coś nowego, tak? No, wiadomo, że fajne są te używane, bo są lepsze i tak dalej, jednym to nie przeszkadza, ale jest też duża grupa osób, że musi mieć nową, tak? Że chce mieć coś swojego od początku albo kupuje na przykład na prezent, tak? Te gitary się sprzedają na prezent, no nie wiem, dla chłopaka, dla kolegi, na, wiesz, bo tam ma jakieś urodziny i się zrzucają kumple, kupują taką gitarę za kilkaset złotych, która jest fajna. No i generalnie nie są idealne. Wiadomo, że mają jakieś swoje słabe strony, ale w tym przedziale cenowym są po prostu bezkonkurencyjne. I jakby też to spowodowało, że ja się tymi gitarami interesuję, bo no, mógłbym
być 1500 sprzedawcą Squierów czy Epifonów, tak, w Polsce. Tylko no nie wiem, czy to jest sens w ogóle i tak dalej. Natomiast no, poszedłem trochę w tym kierunku, zaryzykowałem. No i dzisiaj powiem, że to wzbudza zainteresowanie, że sobie zbudowałem też już jakąś markę, że sprzedaję tych gitar, dużo. Te gitary są coraz lepsze, tak jak mówisz, bo jeszcze, nie wiem, 4-5 lat temu były dużo gorszej jakości te gitary, a pewnie, nie wiem, 10 lat temu to w ogóle były paździerze jakieś i stąd też jakby pewne przylgły do nich opinie. Natomiast no, dużo jest opinii takich nieprawdziwych, nieobiektywnych, dużo jest mitów, bo gdzieś zasłyszanych, powielanych z internetu, przeczytanych, powtarzanych. I dlatego właśnie bardzo fajnie, że zgodziłeś się na test taki obiektywny, bo generalnie tak naprawdę w Polsce jeszcze nikt się tak tym nie zainteresował, żeby grubiej, szerzej i obiektywnie nie zrobił. Stefański na chyba ma jakiś, jest taki kanał z gitarowanie chyba się nazywa w tym momencie, co mam nazwę, i on coś tam właśnie już zrobił gdzieś jakiś test jakiegoś tam Bentona. I być też, może. Znaczy tak, inaczej. Ja zawsze gitary oceniam w kategorii cenowej. Interesuję się gitarami elektrycznymi od ponad 20 lat, od dobrych 10 lat z kawałkiem przewalam te gitary, że je kupuję i tak dalej, mam z nimi taki konkretny kontakt osobisty, mniej więcej podobna historia podobna do ciebie. Ogólnie jakość gitar w ciągu ostatnich 10 lat skoczyła o dobre 100% w stosunku do tego, co było kiedyś. Jakość taniej gitar to jest po prostu niebo a ziemia, to co można było kupić, wiesz, tam sobie dawniej. Na początku ludzie przyoczyli na te wszystkie, wiesz, chińskie, indonezyjskie, wietnamskie i indyjskie fabryki. Rzeczywiście te gitary na początku były no, marnej jakości, natomiast teraz zakup chińskiej, wietnamskiej, indonezyjskiej gitary to jest, to nie jest ryzyko. Cały czas rozmawiając w pewnym przedziale cenowym, bo oczywiście nikt nie porównuje tych gitar do starego RG550 z Japonii wyprodukowanego w Fujigenie. Nikt nie porównuje, wiesz, tych gitar do fabryki tam, nie wiem, World Musical Factory w Korei, która jest jedną z najlepszych, czy tam Peerlessa, ale już ostatnio miałem takie filmiki o Epifonach, że czy naprawdę ten cały hype na koreańskie Epifony jest w tym momencie, kiedy mamy te indonezyjskie gitary, które nie są w niczym gorsze, o klasyka, które nie są w niczym gorsze, wiesz, czy to jest jeszcze potrzebne? Gdzie ten telefon jest? Dobra, niech sobie tam podzwoni. Czy to jest jeszcze potrzebne? No generalnie moim zdaniem to się, naprawdę się to zmieniło, nie? Więc to się, oni się nauczyli robić te instrumenty, a poza tym też technologia samej produkcji instrumentów i dlaczego te gitary w tym momencie są lepsze niż były 10 lat temu, bo komputery poszły do przodu, maszyny CNC, które te gitary robią, przecież tego nie robi człowiek, poszły do przodu, koszta wyprodukowania jednej gitary poszły w dół. Dokładnie. Na czym Thomann i na czym Harley Benton zrobił furorę? Na tym, że zalali rynek swoją marką, omijają pośredników w postaci, no tam jest, nie wiem, producent, który ma jakiegoś w Chinach dystrybutora swojego sprzętu, nie? Na każdym kraju jest tam dystrybutor, tam powiedzmy. Potem z Indonezji te gitary jadą do oficjalnego dystrybutora europejskiego, czy nawet bezpośrednio do Polski, ale to już jest jakiś tam dystrybutor, wiesz, który ma swoją marżę, nie? Do tego dochodzi cło, które każdy płaci, do tego dochodzi jakiś tam VAT, a Thomann to wszystko kupuje bezpośrednio od producenta, tak? No tak, wiesz, i też zamawia tego na takich ilościach, że mogą sobie pozwolić na wyrzucanie instrumentów destokowych w tym momencie, nie sprzedawanie ich, na to, że kontrolują jakość tych swoich instrumentów i robią to, wiesz, no nawet patrząc na droższe gitary, nie? Solar, Chapman, tych marek nie było, one powstały. To są gitary, które powstają w tych samych fabrykach. Dokładnie tak. Gdzie powstają Ibanezy i podejrzewam, że też do tego teraz wrócimy. Czy wiesz, gdzie też powstają te Harley Bentony? Jeszcze powiem ci. Technologia produkcji gitary jest teraz na takim poziomie, że zrobienie dobrego instrumentu to nie jest to, co zrobienie instrumentu 10-15 lat temu, nie? Tak.
No zgadza się. No i też jeszcze, jeżeli bierzemy pod uwagę ceny konkurentów dla Harley Bentona, czyli gitary na przykład marki Vintage, czy marki Cord, czy Squire, czy tanie Ibanezy, no to też tam dużą składową tej ceny detalicznej jest jednak marketing i logo, tak? No wiesz, ktoś pracował na to logo, to śmialiśmy się, tak, z tego. Ktoś to wymyślił, ale jakby odpowiednimi działaniami na rynku przez wiele lat, no spowodował, że marka cieszy się uznaniem, więc w cenie jest wliczony również ten marketing. Harley Benton jest to marka wymyślona specjalnie na potrzeby, czyli taki jakby marka własna, można powiedzieć. Tesco Valley, powiedzmy. Tak, to jest coś w tym stylu, tak. I to dzięki temu też jakby nie niesie za sobą w cenie tego marketingu. Po drugie, oni tak jest ten marketing, bo oni to rozwijają, ale nie płaci się za jakąś tam tradycję. Tak. Mówisz o tym, że nie płacimy za logo na główce, tak naprawdę. Tak. Nie? Dokładnie tak. I jakby tutaj też mamy taką sytuację, że nie płacimy za to logo, nie ma tego w cenie, ale też jednocześnie nie zaburza to proporcji na rynku, tak? No bo tak, jeżeli dzisiaj podobna gitara, na przykład, dajmy na to Cord, by kosztowała 1000 zł, a Yamaha by zrobiła identyczną za 500, no to już by się zrobiło, tak, wiesz, gorąco, tak? Mhm. No co ten Cord robi z tymi cenami, jakie tam marże daje i tak dalej. A tu jeżeli to jest Harley Benton, który nie jest, powiedzmy tam, mocno utożsamiany przez wiele osób, no to jakby można też tą cenę przemycać. To tak jakby, nie wiem, są w Biedronce czy w innych tam sieciach produkty z marką własną, które są tańsze niż te ich markowe odpowiedniki, a które tak naprawdę nie są gorsze. Wiele osób powie pewnie, że są gorsze, ale najczęściej powiedzą to osoby, które nigdy tego nie kupiły i tego nie zjadły. Tak? Ja na przykład pracowałem w handlu FMCG przez 20 lat, czyli właśnie też współpracowałem z sieciami handlowymi i właśnie takie sieci przychodzą do producenta i mówią: słuchaj, ty mi to musisz zrobić. Tak, tak i tak. I to musi być lepsze niż oryginał, tak? Ale ja od ciebie zamówię za to tyle. No to jest, wiadomo, fajna sprawa dla producenta, bo jest związany długoterminowym kontraktem na zarobek i chętnie zrobi lepszy produkt za lepszą cenę, bo jakby sobie skompensuje to ilością sprzedanych sztuk. I tak to działa. I wcale to nie jest powiedziane, że musi być gorsze. I ja to wiem, bo to widziałem i tego doświadczyłem, że produkt z marką własną niejednokrotnie był w lepszej jakości niż oryginał markowy. Więc... A małymi literkami jest napisane i tak, z jakiej firmy to. No nie, to zależy, przychodzi. W których sieciach, ale przeważnie jest Biedronce, jest na przykład. Biedronce jest. I patrzysz sobie, to jest tam. Tak. I takie obaska Sokołów na przykład, pięknie podwawelska. 82% mięsa, a oryginalna 70 coś i jest droższa, tak? No, dokładnie. No właśnie. No i właśnie, teraz tak, czy, bo to bardzo ukrywa i znalezienie informacji na ten temat, gdzie te gitary są robione poza krajami, czyli czy to są fabryki, które robią na przykład tam, nie wiem, Squire'y. No ja się domyśliłem, patrząc na te instrumenty, że to jest, te z Wietnamu, to są te same dla mnie, na moje oko, na moje doświadczenie, co vintage. Oczywiście. I jest to, niektóre z nich są w ogóle toczka w toczkę, identyczne poza główką. Tak. Masz jakąś taką wiedzę sprawdzoną, czy wiedzę jakąś taką nabytą, czy jakieś takie domysły, kto to robi, do czego to można porównać, które to fabryki są? W tych filmach, w których testowałeś gitary, żyłeś taką nadzieją, że ja ci tej informacji udzielę, ale niestety ci nie udzielę, bo sam nie wiem. Sam nie wiesz. Dlatego, że tak naprawdę to nie jest podawane do żadnej wiadomości. Oczywiście jest podawane, że oni tego nie produkują sami, że to wszystko zlecają w dużych ilościach. I dlatego mają dobre warunki zakupu, ale że jest to robione w dobrych fabrykach, które się robi dobre instrumenty. I jedynie po niektórych insygniach i znakach można się domyślić, typu, że... Typu jakaś naklejeczka na pudełku i charakterystyczny kod kres, wydrukowany, czcionka na tej oczywiście, zasadzie. Oczywiście. Na przykład ta gitara w T90, T90, którą testowałeś, tego Telecastera. No, ten Telecaster. Tak, no to karton ma bardzo dużo takich właśnie podobieństw do kartonu, w których przychodzą gitary Squire. Miałem kiedyś gitarę Squire Affinity też w swoim sklepie.
i też właśnie były podobne kartony, podobne oznaczenia. W niektóre gitary basowe, typu takie podobne do Ibanezów, te B450, to są robione prawdopodobnie przez firmę J&D, czyli te gitary J&D, bo no J&D ma swoje gitary, bardzo dobre fabryki i J&D na przykład produkuje dla Ibaneza, produkuje dla Squire'a, produkuje dla innych firm i właśnie zauważyłem, że przychodzą w identycznych kartonach, bardzo podobnie pooznaczane co te gitary basowe. Aha. Więc prawdopodobnie te podobne gitary basowe Ibaneza, te takie aktywne, to są robione w tej samej fabryce. Dokładnie tak. Ta gitara SC Custom. No, to tutaj też mam pewne swoje domysły. Wiesz co, to jest też w tej fabryce w Wietnamie robione w tej właśnie, chwili. No właśnie, teraz jest tak. To jest ale na przykład w Wietnamie, w której kiedyś kiedyś LTD robił. LTD, bo LTD robiło. Teraz robi gitarę w Indonezji. W Indonezji robi, i tak. I gitara, obecna gitara LTD od tej się różni. Różni się, ale wyglądem, kiedyś się tak nie różniła. Ale właśnie tak. Kiedyś LTD było takie, jak teraz jest to, więc ja podejrzewam, że oni używają dokładnie, wiesz, tej samej matrycy, być tej może samej nawet. Matrycy tak, nawet, tak. Którą wykorzystywali dokładnie kiedyś, produkując te gitary dla LTD, nie? Więc to jest takie ciekawe. W ogóle znalezienie informacji na temat fabryk obecnie tak. jest ciężkie. Dosyć, jest ciężkie. Tak, jakieś siedziałem, szukałem i na YouTubie, i w Google'ach, i wiesz, i próbowałem się dowiedzieć, jakie w ogóle są fabryki, gdzie, kto, co robi. Tak. Ciężko jest te informacje znaleźć, a jak znajdziesz informację, na przykład, nie wiem, jest taki film chyba jakiś właśnie indonezyjski, czy te, to jest fabryka, w której wiszą, wiesz, Jacksony, Ibanezy obok siebie na hakach, nie, jadą, no. Wiesz, i ludzie się tam podniecają, mam Jacksona, ja mam Ibaneza, nie, tak, no bo nie ma żadnego Jacksona, Ibaneza, tylko masz jakąś tam Ming Yung Po, wiesz, fabrykę tak. I tutaj tu jest to samo, nie płacisz dokładnie też za to logo w tym momencie. No może te oryginalne Fendery, Stratocastery to są wiesz, nie porównujemy tego Gibsony, prawda? Nie porównujemy tak, do tego, chociaż dokładnie. Są ludzie, którzy porównują te gitary i porównują, tak się ale to nie o to chodzi, żeby tam... Znaczy można sobie zrobić test, porównać dla własnej wiedzy, wiesz, no i ktoś, kto ma słaby słuch muzyczny, tak jak ja, pewnie w głuchym teście może tego nie rozróżni, prawda? No ale ktoś, kto ma dobry słuch i w ogóle zna się i siedzi w sprzęcie. Cały czas operujemy w kwestii ceny, tak, klasy, gitary, w kwestii cenowej i to jest... No to jest a wracając do tych fabryk, no to tak jak właśnie ci mówiłem, są pewne cechy wspólne, tak jak właśnie oznaczenia na główkach, na przykład na najlepsze w tych takich gitarach do tam, nie wiem, 1200 zł, to najlepsze są te gitary robione właśnie w Wietnamie i w Indonezji, prawda? A na przykład ten Telecaster wcześniej był robiony w Chinach, a w tej chwili jest robiony w Indonezji i uważam, że teraz ma lepszą jakość, prawda? Bo w ogóle wszyscy chwalą indonezyjskie gitary ostatnio. Tak, tak, tak. I coraz więcej Benton robi na przykład w Indonezji. Robi teraz bardzo fajne gitary, no te podobne do Gibsona Juniora, tak? Czyli te DC, czyli double cuty i single cuty, bo oni to w ogóle nazwę SC to jest od single cut, single tak? Cut, czyli nie no. LP, nie nawiązują. Nie jest to gitara Telecaster, tylko TE, jest to ST, to jest Stratocaster. No to wiele producentów tak. robi to w ten sposób. No dokładnie. Nie? Tak, więc robią bardzo, bardzo takie udane właśnie modele. Też właśnie na P90 z kluczami Wilkinsona, już no, naprawdę świetnie zrobione, całe tam w Mahoniu takie ważą te gitary 2,90, 3 kg, super takie właśnie zbalansowane pod względem wagi i wykonania. No i to jest, i te jakby dwie fabryki, ten Wietnam i ta Indonezja, to w mojej ocenie robią najlepiej, najprecyzyjniej. Te wszystkie gitary, które tam są w granicach 600, 700 zł, 500, 400, to prawdopodobnie są Chiny, ale nie ma na nich oznaczeń. Nie ma na nich oznaczeń. Nie ma na nich oznaczeń. Tak, że według prawa powinno bo nie być? Znaczy, nie wszystkie, nie ma w ogóle na kartonach też oznaczeń. Natomiast no, pewnie jak po jakichś kodach można tam to odnaleźć.
nawet nie mają bitych numerów seryjnych, tak? Bo te droższe mają nabijane, ale już ten Explorer na przykład, nie wiem, czy zauważyłeś, nie ma. Ani nie ma też kraju produktu. Tak, nie ma napisane. Nie ma, jest tylko etykieta i na etykiecie, na metce, która jest przyczepiona tam do klucza, jest numerek seryjny, prawda? I to jest numer seryjny. No i generalnie jakby te numery gdzieś tam się powtarzają w pewnych sekwencjach, więc można sobie przyporządkować, że niektóre te pochodzą z takiej fabryki, z takiej. Myślę, że to są już te fabryki chińskie, prawda, które robią te gitary, powiedzmy, tam w granicach do 600-700 zł. Chociaż niektóre też tam naprawdę są takie fajne perełki, jak Stratocaster ST62, który, nie wiem, kosztuje tam 500 parę złotych, a naprawdę dla fanów Stratocastera to jest... No gitara, właśnie, która Squire'a Bulleta rozkłada na łopatki. No, ja będę mówił w mojej ocenie, bo wiesz... To akurat nie jest takie trudne. Bullet to nie jest najlepsza gitara na świecie. No tak, tylko kosztuje 550, a Bullet w tej chwili prawie 800, tak? Nowy. A powiedz mi właśnie, jak myślisz, no bo tego też pewnie, to są też domysły. Jak to jest, że oni... Wiadomo, że jak się pewnie człowiek przyjdzie, jest jeden do jednego i gdzieś tam jest kąt o 2 stopnie przesunięty czegoś tam, ale... że właściwie są w stanie skopiować każdy instrument, bo powiedziałeś na samym początku, jak rozmawialiśmy, że oni tak głęboko nawiązują do gitar, które już są i rzeczywiście grzebią w tej tradycji instrumentów tak dosyć konkretnie i z całego wachlarza Harley Bentonów powiedziałeś, że masz ludzi, którzy mają całą ścianę tych. Mam takich klientów. Można sobie, można sobie zrobić taką fajną kolekcję gitar nawiązujących do klasycznych gitar. I tutaj naprawdę mówię głęboko, do lat tam jakichś 50., ale też grubo nawiązują do produkcji obecnej, czyli na przykład no ten SC, no to wiadomo, no wszyscy widzą, że jest to Eclipse od LTD, czy tam od ESP. I on jest, wiesz, no, ma pewne drobne różnice, typu tam jakieś inne markery są inne, trochę inne, tam wiesz, marker na główce i tak dalej, i tak dalej. No ale jak myślisz, jak oni to omijają, że wszystkie te firmy, no bo wiesz, Gibson Dina ścigał za to, że im skopiował V-kę. Po 30 latach im się przypomniało, że im ktoś V-kę skopiował. A tutaj jest, wiesz, tutaj jest linia wszystkich instrumentów, jakie są. Jak to przeszło? Wiesz co, myślę, że moim zdaniem nie da się jednoznacznie zdefiniować w urzędach patentowych tego wzoru tak idealnie. Albo że patenty powygasały też. Być może też, ale myślę, że te duże firmy stać na to, żeby, nie wiem, patenty odnowić, no, żeby chronić znak towarowy. Natomiast ja myślę, że jakby przepisy, które, to jest moje zdanie, przypuszczam, nie są tak w stanie dokładnie opisać i wystarczy, że zmieniają się kształty główek, bo wiadomo, te główki są inne. No nie, no główki jak są jak inne. Weźmiemy na przykład gitarę typu Les Paul, to ona jest zupełnie inaczej wklejany gryf pod, nie wiem, czy widziałeś, tak trochę inaczej niż na przykład w Epiphonie czy w Gibsonie, prawda? Jest tak po prostu ścięty, on jest wklejany, oczywiście technologia jest zachowana i tak dalej. Natomiast z tyłu, jak się popatrzy na tą gitarę, to już jest zupełnie inaczej to wygląda. Ale też jak zobaczysz, no gitary vintage też robią, tak? No Kord też robi swoje PRS-y, tak? No więc to jakby sprawa nie dotyczy tylko marki Harley Benton, ale dotyczy jakby ogólnie Harley całego Harley Benton rynku, najbardziej... Tak. Harley Benton poszedł najdalej w tym, bo naprawdę nawiązują do gitar takich, które znamy, wiesz, z okładek płyt, z jakichś tam starych zdjęć, wiesz. Rozwinęli to na dosyć szeroką skalę. No i pytanie jest teraz, wiesz, na ile nie przeszkadzają tym wszystkim starym brandom, nie? Ja mam taką teorię, nadal to jest moja teoria, bo wiesz, Thomann to jest bardzo duży sklep. W ogóle w kategorii sklepów internetowych jest jakby nawet porównywany do Amazona, tak? Tylko no, jakby w swojej branży. Więc generalnie, jeśli sprzedajesz tam tysiące egzemplarzy Fendera, Gibsona, tak? Nie wiem, Ibaneza i innych marek, no to trochę się mniej narażasz, niż byś tego nie sprzedawał, tak? No, jest to całkiem logiczne. Poza tym jeszcze produkujesz u nich, tak? Czyli dajesz im zarobić na produkcji, tak? Powiedzmy, jakieś tam pieniądze. No to teraz, czy taki, nie wiem, taka znana marka jest w stanie się aż tak mocno postawić,
temu, żeby zrezygnować ze współpracy kosztem tego? Nie wiem. Mówię, to jest moja teoria. No, czyli nie, jakby no to jest pociąganie w tej koncepcji biznesowej za kilka sznurków naraz, tak? Aha. No są mocni, powiązali firmy ze sobą. No teraz wyobraź sobie, że w największym sklepie internetowym muzycznym na świecie. 1700 osób pracuje, prawda? Tam w Tomanie, tak? Tak, tak. Boże, nie wiem. Małe miasteczko jest. Tak, tak. W Polsce, polska obsługa, w każdym kraju, w każdym języku. Jak zadzwonisz, to rozmawiasz w swoim języku. Mhm. Pisują ci w twoim języku, więc naprawdę tutaj podejście takie proklienckie. No czy tam każda znana marka by nie chciała sprzedawać swoich instrumentów? No raczej by chciała, chyba, nie? To bardzo logiczne, co ty mówisz. Ale nie? Mówię, nie wiem, to jest moja teoria własna. Myślę, że tak to właśnie może jest, tak być, no. Prawda? Że pozwala, wie, no kto chce sobie kupić Fendera za 2000 euro, to go sobie po prostu kupuje i idzie do Tomana, bo Toman ma cały czas dobrą no, cenę. Różnie, nie? Tam jest, no ale powiedzmy, że ma. No. A ty się zajmujesz, no bo generalnie jeszcze jest tak, że Harley Benton poszedł też w te gitary takie, no w pewnym momencie zaczęli robić takie wypasy, nie? Te tak, Amaroki, gitary te typu Fusion, tak. Wiesz, no zaangażowali grubą tak. bazę tych youtuberów, poczekaj. Zaangażowali, wiesz, youtuberów, ludzie zaczynają mieć sygnatury Harley Bentona też, no HP Henning, tak, nie? Tak, no, tak, bo on, tak, on się, tak, wie, on się zaangażował tak, w Tomana na jest na taki grubo. Model właśnie. Sam ma swoją HP-40, nawet, tak, miałeś tę tak, gitarę, tak, ja. Miałem, to jest taka z humbuckerem i z P90. No. No to jest taka nawiązująca do Fusion, czyli generalnie... Pensa sur na tej zasadzie trochę. Tak, tak. Jest, nie? Nie ma się do czego przyczepić właśnie od strony bazy, czyli tam, no piękny mahoniowy korpus, gruba nakładka klonowa. No gryf klonowy oczywiście, na górze pieczony klon, co jest tylko zarezerwowane dla naprawdę droższych gitar, no i progi ze stali nierdzewnej, prawda, no to też jest, no, nie, no, to, no tego to, się nie spotyka. To nawet w droższych gitarach. Tak, klucze oczywiście blokowane są w tym modelu i zresztą to jest jakby, ta cała seria Fusion charakteryzuje się tym, że ma te progi z nierdzewki, że ma blokowane klucze. I to są gitary, które tam kosztują, nie wiem, od 1200 do 1800 zł, co normalnie takie zaangażowanie materiałowe w tej cenie to jest niewyobrażalnie niemożliwe, 40 prawda? 1000 zł w detalu minimum, nie? Tak, oczywiście najsłabszym tam punktem są przetworniki i to wszyscy mówią i od razu gdzieś tam wymieniają. Natomiast od strony takiej, no bardzo podatne gitary na regulacje, na w ogóle... przyjemne. Czyli jest różnica też w jakości? Jest. Poza tym, że rozmawialiśmy przed chwilą o tych za te 500, za 1000 zł, że jest oczywiście, skok, oczywiście. To te gitary też są ewidentnie lepsze, tak? Tak, wiesz, ja myślę, że powoli będą powstawać jakieś coś na zasadzie może nawet custom shopu. To jest bardzo możliwe. Harley Benton. Słuchaj, niektóre modele SC Junior są robione w limitowanych nakładach. Aha. I jest informacja, że został wyprodukowany na przykład tylko 200 sztuk czy 600 sztuk, prawda? Aha. Więc generalnie... nie wiem, do czego to zaprowadzi. 10 lat będzie tak, że Harley Bentony będą rosły w cenie limitowane nie edycje? Nie wiem, wiesz, jak się nie porozpadają, jak niektórzy twierdzą, że się rozpadną, czy tam coś, to chociaż myślę, że się nie rozpadną, bo co się ma rozpaść? Wiesz, no dzisiaj, tak jak mówisz, przy takich dosyć niskich kosztach produkcji, no producenci mogą sobie pozwolić, żeby wszystkie gitary robić już z drewna, tak? No więc sklejki lutniczej się nie... To już nie ma od lat tak naprawdę. No, tak. Technologia suszenia drewna chemicznie, czy w tych takich piecach, tam bardziej chemicznie chyba nawet teraz suszą, to też, no mówię, to poszło tak do przodu, że rzeczywiście to gadanie takie, że to jest wszystko paździerz, że to jest paździerz, no nie jest tak do końca i to rzeczywiście te ceny można zjechać, co jest bardzo dobre, bo ludzie mają dostęp do dobrych instrumentów. No sam zaczynałeś na jakichś defilach, To w ogóle moja pierwsza gitara to było Presto Lang, prawda? No właśnie, kupiłem sobie ją tam, nie wiem... Gitara lutnicza. No tak, Lang, tak, bo tak. To tak, były gitary robione ręcznie, wiesz. Tak, to była ręczna robota, było tam, tak. A jakie to było badziewie, nie? No wiesz co, to na tamte czasy to było wypaśne, nie? No ale wtedy to w ogóle nie było niczego praktycznie, można dostać, bo to był, no rok, poczekaj, 92 może? 93?
trzeci. Mhm. Jak ja tam łyknąłem tą fascynację, no to oczywiście... To samo co ja. No. Tak, kupiłem sobie taką gitarę za 300 zł nową w sklepie. Do tego piecyk Gran. 300 zł wtedy to było... Połowa pensji co najmniej. No wiesz co, 540 była najniższa krajowa, no, chyba, to, no, to było połowa pensji, tak? I dzisiaj na przykład z całym szacunkiem, bo mam wielki sentyment, ale nie mam tej gitary już, a chętnie bym ją chciał może mieć z powrotem, dla samego sentymentu. Choćby nawet, żeby zobaczyć, jak, bo już nawet nie pamiętam, jak w ogóle... Wyglądała. Tak, ale no, to wiem, że gryf był klonowy, lakierowany, podstrunica lakierowana, chyba z jednego kawałka nawet był to strugane. No takie, no ten piecyk Gran, pamiętam, G1, nie wiem, 10 watów chyba, coś takiego. To jest kolejna rzecz, że w ogóle technologia też wzmacniaczy, to jest w ogóle taki skok w ciągu ostatnich 15 lat, że właściwie teraz nie ma wzmacniacza, który gra źle. Nie ma, no. Nie, no są lampy, które są zajebiste, ale wśród tych takich cyfrowych małych pierziawek, no to może Fender Mustang jest taki, wiesz, z taką w ogóle, że co oni, dlaczego oni to zrobili, ale generalnie nie ma już takich wzmacniaczy, które są tak jak te Grany, jak wiesz, nawet Laboga LR1, no że mówmy się... No Gran to był coś, odpowiednik Laboga LR1. Mówię, że to wszystko nie grało, nie, więc wiesz, i teraz już tak nie ma, no mam tutaj, wiesz, mam tego Nuxa na takich dwóch głośniczkach, który po prostu zabija brzmieniem, nie? W swojej jakiejś tam klasie. Ale ty nie sprzedajesz tych droższych. Wiesz co, to znaczy ja mogę taką gitarę zamówić, muszę dołożyć do niej swoją marżę i w efekcie będzie cena mniej korzystna i warunki mniej korzystne niż w Tomanie. Dlatego też nie mam jakichś tam dogadanych warunków. I nie możesz też kupić nie mogę kupić kilka sztuk. No wiesz, żeby dostać jakiś rabat, to musisz kupić kilka czy kilkanaście sztuk. Tego samego indeksu, tak? No. Więc generalnie nie założę magazynu, bo wiesz, no musiałbym mieć też jakiś wybór, tak? Bo tam są różne konfiguracje przetworników, różne podstrunnice, różne mostki. W ogóle tych Fusionów będzie pewnie ze 30 może w tej chwili wariantów, plus jakieś tam kolorystyczne odmiany, więc generalnie na tą chwilę tego nie mam, no bo bym musiał zarzucić magazyn, zablokować duże środki, nie mam po prostu takiej. Też akurat tak sprzeda, no, jak ciepłe bułki, nie? Wiesz, ludzie działają też dużo na poziomie deklaratywnym, tak? Więc ach, to by było, to bym brał, tak? No, wiem. No, tak jak na przykład, nie wiem, główka w T90 jest w rewersie, tak? Ach, jakby była odwrotna, to bym brał, tak? Ta. Tylko ciekawe, czy by właśnie tak, no, to wiesz, od deklaracji do czynów to jest jeszcze duża droga i... No nie mogę na po prostu deklaracjach opierać już do po prostu biznesu, z którego żyję, tak? Sam tym zrób koszulki, nie? Tak, będziemy, no dokładnie. Brać koszulki. Czy kubeczki, wiesz, tak? Mam, wiesz, 10 emek i 20 esek, którymi muszę coś zrobić. No dokładnie. No wiesz, ja muszę na to patrzeć raz jako na pasję, na hobby, ale to jest... naprawdę. Okej, dobra. Ale poszerzasz też o inne marki ostatnio. Tak. Tam widziałem właśnie J&D wspomniane, gdzieś próbujesz też, czy nie chcesz być tylko i wyłącznie znany jako sprzedawca Harley Bentonu? Nie, to znaczy wiesz, no ja też nie jakby nie hermetyzuję się w jakiś sposób, jestem otwarty, natomiast chciałbym, żeby to pasowało do no, tak powiem, strategii biznesowej, czyli żeby to się wpisywało w koncepcję gitar budżetowych, powiedzmy tam w granicach do 1000 zł, na których da się już grać, które można sobie w jakiś sposób zmodyfikować i uzyskać stosunkowo niedużym kosztem fajny instrument. Marka J&D była kiedyś w Polsce, była oficjalna dystrybucja, tylko teraz po prostu mało się o niej słyszy, bo od kilku lat nie ma oficjalnej dystrybucji. Ja ściągnąłem troszeczkę tam z niemieckiej dystrybucji, parę egzemplarzy i powiem ci, że niektóre są naprawdę całkiem fajne, niektóre są słabsze. Słyszałem dużo bardzo dobrych opinii na temat. Jest dużo analogii, właśnie podobieństw do HB. Tak, oczywiście. Natomiast one są troszeczkę droższe. Trochę są droższe, czyli że to samo oferują za trochę wyższą cenę. Tak? Dlatego na pewno będę poszerzał, będę tam uzupełniał ten asortyment, natomiast nie będzie to raczej
też sytuacja dominująca. No i generalnie wiesz, no to kiedyś w Polsce, jak rozmawiałem czy z muzykami, czy z klientami, z lutnikami, to mówili, że to była kiedyś dobrze postrzegana marka w Polsce, takich właśnie budżetowych instrumentów. No ale przez to, że nie była obecna ta dystrybucja, taka oficjalna polska, to wiadomo, jest duży napływ różnych instrumentów, różnych marek, więc no to zgasło, nikt o tym nie słyszał, nie wiedział. Ten tak temat jak też uciek, powiedziałeś, prawda? Pewnie jest też tak, że wiele gitar, na których ludzie grają, są z tej fabryki, ale oni o tym wiedzą. Nie? No oni na swojej stronie internetowej podają, dla kogo produkują. Tak samo jest w przypadku pick-upów, na przykład Roswell pick-up. To jest normalnie marka, firma, która produkuje pick-upy w dużych ilościach. Roswell Pickups. Aha, jest, to jest fabryka. Oczywiście. Jest taka fabryka, tak, Roswell Pickups. Tak, wiesz, ja na początku myślałem, nie zbadawszy dokładnie tematu, że jest to po prostu robiona marka pick-upów dla HB. No ja też tak bo myślałem, kiedyś tam były Wilkinsony też, prawda? Były Wilkinsony, ale oni podobno zrezygnowali z Wilkinsonów, bo zaczęły się pojawiać podrabiane Wilkinsony. A ja znowu słyszałem, że byli zagrożeniem dla gitar vintage i chcieli się jakby odciąć też, prawda? No z drugiej strony, skoro rzeczywiście są te gitary robione w tych samych fabrykach, to byłoby to dziwne, jakby wiesz, jakby jeszcze miały te same pick-upy i były tańsze, nie? Ja nawet gdzieś zasłyszałem taką opinię i ją nawet powielałem. Dzisiaj wiem, że to była nieprawdziwa opinia, że to Wilkinson robi swoje pick-upy dla Harley Benton pod marką Roswell, tak? Co jest zupełną nieprawdą. Może być tak, że nawet Roswell robi dla vintage, nie wiem. Tego nie wiem, natomiast... Roswell robi dla vintage pod marką Wilkinson bardziej. Na przykład. No bo nie, bo Wilkinson to wie, no tak, Trev Wilkinson nie robi już pick-upów. Zresztą go poznałem kiedyś nawet. No właśnie. Na stronie roswellpickups.com można się dowiedzieć, że współpraca... I tak... Szeroko podjętą współpracę mamy między innymi z firmami LTD, czyli robią prawdopodobnie pick-upy do gitar LTD. Dla Thomann, czyli dla Harley Benton, mają Fender jest podany. Czyli Squire'y pewnie. Fender, czyli pewnie Squire'y. Jakieś indonezyjskie Fendery. Tak, Fernandez, że robią dla Fernandesa i takie gitary basowe, zapomniałem już nazwę, no nieważne, do sprawdzenia jest w każdym bądź razie. No i też te pick-upy można kupić w niemieckim sklepie konkurencyjnym dla Thomanna, czyli w Music Store, w szerokim wyborze, różnych konfiguracjach, Hot Racey, P90, P90 w obudowach humbuckerów, no po prostu dziesiątki różnych modeli i to są pick-upy w cenie od 100 do 200 zł. Ale też podają, że współpracują z jedną z największych firm produkujących pick-upy w USA i w Europie, więc nie wiem z kim, dla kogo mogą podwykonywać też. O. Ale jest, na stronie można sobie tam zobaczyć, bardzo ładna strona jest, są parametry podane, są rysunki, specyfikacje techniczne tego Roswella. No to jest taka na przykład firma Donlis w Chinach, która też robi przetworniki. Ja myślałem, że to jest na przykład, że to mogą być te same, ale no właśnie, mówisz, że jest Roswell jest tak, konkurencją. Jest. Ale na przykład też taka firma Donlis, która robi pick-upy, bardzo dobre przetworniki w ogóle. I one też są sprzedawane pod marką Warman na przykład w Wielkiej Brytanii, pod marką Vipart na przykład są sprzedawane w Polsce. Ja je sprzedawałem kiedyś jako fogapy. Zresztą spotkałem się z tym samym hejtem, który ty miałeś, tam pick-upy z AliExpress i się podpisuję mazakiem. Nie były to pick-upy z AliExpress. Znaczy, można je kupić na AliExpress, można, ale ja je zamawiałem bezpośrednio w fabryce i rzeczywiście szukałem, na Roswell się nigdy nie natrafiłem, ale rzeczywiście szukałem przetworników i no nie wybierałem ich ze względu na cenę, tylko ze względu na cenę, jakość i były bardzo fajne. Jak mówię, no wiele firm, ja rozpoznaję na przykład te Donlisy, rozpoznaję, tych gitar nie rozkręcałem, więc nie patrzyłem w elektronikę, ale Donlisy to rozpoznaję po kabelkach, nie? I Donlisy na przykład robią dla Ibaneza, wiesz, ten sam kabelek... No są takie znaki szczególne, po których można rozpoznać, wiesz, tak. Był w Ibanezach, nie? Więc no. Wiesz, robione jest na tych samych maszynach, więc z tych samych podzespołów. No, wszystko robią w tym momencie maszyny, więc to jest... Tak. Zresztą też świat się tak mocno globalizuje, bo ja na przykład widzę dużo analogii
do innych tam branż, na przykład do rynku samochodowego, prawda? Mhm. Kiedyś to były takie autonomiczne fabryki, nie wiem, Mercedes produkował swoje samochody i strzegł patenty, gdzie nikt nie wiedział, jak jest zrobiony tam, nie wiem, silnik czy coś i tak dalej. Volkswagen robił swoje. No, a w tej chwili na przykład silniki do kilku samochodów robi się w jednej fabryce, Czy na przykład, nie wiem, kilka samochodów mają bliźniacze auta o różnych nazwach, więc... No tak, no bo na przykład, nie wiem, ja jeździłem w Anglii Fordem Rangerem, a naprawiałem go w serwisie Mazdy, bo no to dokładnie. Była jakaś tam Mazda. No tak. Dzisiaj się to globalizuje, no wiesz, niektórym osobom jest to trudno zaakceptować, tak, bo na przykład lubią tą Mercedesa beczkę, który jest tam niezniszczalny i w ogóle tak samo jak lubią swojego Gibsona, tak, i trudno im jakby, nie wiem, przemówić, że no jest taka gitara budżetowa, że to nie chodzi o porównywanie, tylko chodzi o to, żeby właśnie, tak jak mówisz, młode osoby zaczynające, no dzisiaj jest taki dostęp do tych instrumentów, że naprawdę, jeżeli tylko masz chęci, no to i masz kilkaset złotych, to masz ogromny wybór, możesz kupić, odpalasz kanał na YouTubie i masz szkołę online i wszystko. Jak chcesz, tak naprawdę możesz się nauczyć. Komputerze masz wszystkie wzmacniacze świata. Dokładnie, tak. Słuchaj, no gitara Harley Benton, obojętnie która tutaj, która by nie wisi, kosztuje poniżej 1000 zł. Dokładnie. 1000 zł w tym momencie to jest, powiedzmy, 1/3 takiej normalnej pensji, no może 1/2 normalnej. No to jest 1/2 najniższej tak, krajowej, tak. No ale powiedzmy, jak ktoś zarabia tam 2500 zł, to jest taka pensja w Polsce. No myślę, tak. Że nie wiem, jakie są realia, no ale myślę, że taka jest normalna pensja. Kosztuje ona, no ile tam, 2/5 tej ceny, tak? Dokładnie. Ja kupiłem swojego Epiphona w 96 roku, nowego w sklepie, za 1000 zł. Gdzie pensja była 700 zł. Dokładnie. Powiem ci szczerze, że mój Epiphone nie jest w niczym lepszy niż którykolwiek z tych Harley Bentonów. No dokładnie tak jest, jak mówisz. I no, jak nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że ten Harley Benton jest od niego lepszy. No tak, no dzisiaj możesz, wiesz, no nie wiem, chcesz mieć gitarę typu Les Paul, tak? No możesz kupić Harley Bentona za, nie wiem, 900 zł tego SC Customa, czy jakiegoś o bardziej tradycyjnym kształcie. I teraz na przykład porównujesz z tym, co jest dostępne nowe na rynku, z tym markowym znaczkiem, no to co? No to masz tak, Epiphona Speciala, tak? Bo nawet LP-setka już nie wyjdzie, tak? No. Nie, ani studio chyba też nie za bardzo. No nie, nie wyjdzie. Studio może z 1200-1300 dokładnie, kosztować nowe, nie? Dokładnie tak. No więc, nie wiem, chcesz kupić sobie gitarę typu Stratocaster, naprawdę świetny model ST62 na Alnico, już pick-upach z dobrej jakości osprzętem, kosztuje 550 zł. No, Squire Bullet, nie wiem, prawie 800, tak? Mhm. Affinity, myślę, że może się spokojnie równać z Affinity tam za 900, ale kosztuje 550, tak? I oczywiście ja nie chcę tutaj jakby negować innych tam marek, bo wiem, że są i ja szanuję, bo tak jest, taka jest rzeczywistość. Natomiast też fajnie właśnie, że powstaje ten materiał, że też kręcisz odcinki o tych Harley Bentonach, bo dużo było takiej właśnie mitologii na ten temat, nieprawdziwych, wiesz, powielanych często informacji i że to właśnie jest taki materiał obiektywny, tak, że po prostu nie ma tutaj jakichś tam skrajności w tą czy w tą stronę, tylko mówimy tutaj o dobrych i słabych stronach. Bo jest to podstawą, tak, no podstawą jakiejkolwiek współpracy z jakimkolwiek producentem, dokładnie, czy dystrybutorem, czy to zawsze jest to podstawa, że oczywiście. Wiesz, nie przynosisz mi tutaj pieniędzy za to, że powiem, że to jest zajebiste wiosło. Nie? To nie, wiesz, ja też bym nie chciał. To zupełnie nie o to tutaj chodzi, bo to nie ma żadnego sensu. Są takie kanały, można je sobie obejrzeć. Są kanały Tomana, które można sobie też obejrzeć. Tak. Toman ma zajebisty, wielki kanał. Opłacone są, prawda? Wiesz, wszystko jest zrobione, ale no... Tak. U mnie płacisz za to, że ja płacę za prąd, że wiesz, że... Dokładnie. Za całą resztę, natomiast opinia moja jest moją opinią. No i mówię, no w gitarach do 1000 zł są inne gitary, nie wiem, Samik są. Robi bardzo, bardzo fajne instrumenty, wiesz, czy właśnie
No nie, no już to 1000 zł jest ciężko znaleźć na, w nowych... W tej chwili już tak, wiesz, jeszcze niedawno był spory wybór. Można wybrać używane i zawsze to też będę powtarzał, bo zawsze byłem zwolennikiem gitar używanych, ale coraz bardziej się otwieram na gitary nowe i te gitary... Niczym, no zresztą sam wiesz, że chcę sobie dwie zostawić, tak? No, każda była kiedyś nowa i będzie kiedyś używana, prawda? Nie chciałbym ich mieć, jakby były kiepskie, więc pograłem na nich, mówię, kurde, chcę te gitary, bo są fajne. No, lubię kolekcjonować instrumenty z różnych półek, raczej tanie gitary, bo na takie mnie stać. I te gitary nie są dużo gorsze od, wiesz, Ibaneza, którego mam w podobnej cenie za używkę, nie? Dokładnie. Więc nie ma tu żadnego problemu, no to jest chyba już. No. Ja powiem ci, że jak zacząłem już sprzedawać te pełnoprawne bentony, nie deko, to też jest fala hejtu, była fala. No właśnie, bo chciałem jeszcze na koniec wrócić do tego hejtu, jak z tym hejtem, czy on już przeszedł, czy jak to jest? Wiesz co, ogólnie już... Tak. Czy już w ogóle się na to, na to nie zwracasz ogólnie uwagi? Pojawia się sporadycznie. Mhm. Ja już nie zwracam też na to uwagi. Jakby to, że mam klientów, że gitary się sprzedają, że nie muszę się wstydzić tych instrumentów później przed klientami, to jakby powoduje, że uodporniłem się też. No wiesz, to trochę już czasu minęło, no. Tak? Ja poznałem te mechanizmy. Zresztą teraz też, wiesz, jak sprzedaję nowe gitary, to też tego w pewnym momencie była fala hejtu i wiesz, Facebook dzisiaj nie jest taki anonimowy, tak? Media nie są takie anonimowe, bo jak troszeczkę poszperasz i popatrzysz, no to ja, wiesz, sobie zobaczyłem, że generalnie ten hejt pochodzi od osób, dla których ta marka jest w pewnym sensie zagrożeniem biznesowym najczęściej, tak? Czyli co mówisz, że to sprzedawcy z różnych sklepów sklepów, też, tak, najczęściej właśnie. Natomiast osoby, które jakby niedobrze się wypowiadały, no to też widzisz, kiedy ktoś nie ma wiedzy, tak? No bo zadasz pytanie doprecyzowujące, kontrolne, a konkretnie jaki model miałeś, o czym mówisz, tak? No to od razu też wiesz, no nie? Tak, miałem 10 modeli i wszystkie to się nadawały na opał, tak? I tak dalej. No to bzdura jest, wiesz, no i ja uważam tak, no każdy tam coś robi, ma jakiś swój kawałek chleba, ale ja uważam, że szacunek jest potrzebny też i że nie powinno być takich sytuacji, tym bardziej, że ja nie mam do nikogo nic, że sprzedaję markowe gitary. Świetnie, fajnie, że jest konkurencja na rynku, że są i takie. I to uważam, że nie powinno mieć miejsca. Natomiast fajnie też, że internet nie jest anonimowy i dzisiaj naprawdę można, jak ktoś za ostro pojedzie, wyciągnąć konsekwencje i w razie czego też, nie wiem, wejść na jakąś drogę sądową. I uważam, że tak jest. No a drugim też jakby dowodem na to, żeby pokazać, jakie te gitary są, no to jest to, że otworzyłem sklep stacjonarny pół roku temu, bo właśnie było duże zainteresowanie osób, które chciały przed zakupem tą gitarę wziąć do ręki. Bo jednak nie wszyscy ufają internetom, nie wszyscy ufają tam, nie wiem, Allegro, OLX, albo jest dużo opinii negatywnych, a nie wiadomo, czy to naprawdę gitara jest fajna, czy to jest, że jest duża loteryjność, jeśli chodzi o te gitary i tak dalej, i tak dalej. Jest? Właśnie już nie tak bardzo. To też jest jakiś taki mit, prawda? Wiadomo, że na pewno się tam trafiają różne kawałki drewna, tak? Że jedna będzie ważyła 20 deko więcej niż inna. To nie ma żadnego znaczenia. Nie, no ale wiesz, no jest to obróbka cyfrowa, prawda? Także wizualnie wyglądają tak samo, w ręce się trzymają tak samo. Także nie ma tej loteryjności, ale właśnie przez to, że taki właśnie takie mity, no a były okoliczności sprzyjające do otwarcia punktu handlowego. No i też, wiesz, ja prowadziłem wcześniej działalność w miejscu zamieszkania i troszkę robiła się niekomfortowa sytuacja, kiedy nagle w tygodniu miałeś kilka osób przyjeżdżających do domu testować gitary. Chciałem zapytać, że skoro ty powiedziesz, że sprzedajesz mniej więcej 100 gitar miesięcznie, to ty w ogóle masz jeszcze czas na życie i na spanie. Nie, to mam normalnie. Jeszcze robisz zdjęcia, jeszcze je setupujesz. Boże, święty, nie? Czy żona też pomaga? No, wiesz co, żona wspiera mentalnie. To chwała za to. Tak.
dużo tak naprawdę, tak, nie? Wiesz, no, wiesz jak to jest, to on jak facet przychodzi i mówi, że będzie gitary sprzedawał, to, to może być różnie, nie? Nie, tutaj akurat mam duże wsparcie, no wiesz tam, chłopaki też trochę pogrywają, Kamil, mój starszy syn, też tam troszkę na gitarze. No, ale poszedł ten, poszedł teraz studiuje, nie ma czasu za bardzo, bo dużo nauki. Antoś ma 8 lat, no to on tam na perkusji trochę grał, ale teraz już mu się nie chce. No ale ogólnie tam wiesz. A perkusje robią Harley Benton? Millennium. Millennium. Millennium to jest marka Tomana, jeśli chodzi o instrumenty perkusyjne. Bardzo dobre elektroniczne instrumenty. A akustyczne też? Robię, też, tak? Tak. Mhm. O kurczę, a nie idziesz w tym, nie myślisz o rozszerzeniu palety? Nie ma miejsca, nie ma miejsca. Nie, ja wiesz, mój sklep nie jest duży, nie? Także jest dobrze zlokalizowany, bo jest przy głównej ulicy. Tylko z drugiej strony, wiesz, no też jakby po te rzeczy nie przychodzą ludzie z ulicy, tak? Tylko no tak, konkretnie i znajdą ciebie tak naprawdę w każdym miejscu. Ale generalnie muszę powiedzieć z perspektywy czasu, że to fajny trafiony pomysł, bo po prostu przyjeżdżają klienci, mają możliwość przetestowania, jest kilka wzmacniaczy, są tam wzmacniacze lampowe, są cyfrowe, symulowane. Można sobie to wszystko na miejscu ograć, no, można sobie wybrać z danego modelu ten konkretny egzemplarz, jak ktoś chce takie słoje czy takie, no to jakaś tam zawsze... Nie, to jest bardzo duża zaleta, no bo opcja wyboru jest. Kolejny element indywidualności w podejściu do tego instrumentu, to jest bardzo dokładnie dobre, tak, no, powiem tak, no. Na początku wiadomo, że tam jakiegoś ruchu wielkiego nie było. Też oczywiście dużo tam deklaratywnych zapowiedzi. Mhm. O super, to teraz będzie po co do Sandomierza przyjechać, ja już będę na pewno tam i tak dalej. No oczywiście na początku nic się tam za bardzo nie działo, także no było tak słabo, ale w tej chwili już coraz więcej osób przyjeżdża, testuje, kupuje. Przyjeżdżają ludzie po 200 kilometrów do obejrzeć gitarę, prawda? Powiedzmy, że dzisiaj ta wartość dodana, która jest sprzedawana w sklepie, to zarabia na utrzymanie, na koszty, więc to jest takie absolutne minimum, które sobie postawiłem, że jeśli to, co przyjdą klienci i dadzą ten zysk i on pokryje utrzymanie sklepu, to dla mnie już jest mega komfortowa sytuacja, bo mogę się wyrwać z biznesem, wyprowadzić z domu. No, dokładnie, nie? To wiesz, te prowadzenie takiego interesu w domu to też jest ogromny bałagan. To są kartony, to jest, wiesz, kurier rano, kurier nie wieczorem. Nie pokazujemy też tego, co się dzieje na przykład u mnie z kartonami. Dokładnie, nie? Tak. Także to jest już naprawdę dało lepsze warunki do pracy i komfort. No i na razie tak to A na przykład robić. Jakieś jeszcze ostatnie pytanie, już nie będzie dzisiaj pytania o samochód, bo to już, znaczy może będzie, zobaczymy. Ale ostatnie pytanie jest takie, są na przykład jakieś, dostajesz jakieś koszulki, nie wiem, naklejki? Nie dają. Nie dają takich rzeczy. Taki marketing, wiesz, że możesz, nie wiem, klientowi dać jakiś prezent, Harley, nie wiem, kubeczki. Nie rusza ich tam za bardzo. Można sobie kupić. Można sobie kupić. Tak, można sobie kupić. Można sobie kupić. Tak jak mówię, no jest to bardzo duża korporacja i wiesz, pomimo, że jesteśmy na jakiejś tam drodze biznesowej współpracy, no to warunki jakieś tam są zakupu lepsze, wiadomo, ale oni nie wspierają tutaj jakby tego. Zresztą, wiesz, ja nie wiem też, czy oni chcą na przykład, żeby w taki sposób, nie wiem, musieliby może jakąś franszyzę stworzyć. Mówisz w takim sensie, żebyś na przykład został oficjalnym polskim Polskim dealerem, ale to raczej nie nastąpi, nie, prawda? Myślę, nie, tym, bo to jakby koncepcja zależy, biznesowa nie? tego jest no. inna, że to ma być sklep, wiesz, wysyłkowy i tak dalej. No, ja to tak, wiesz, sobie zorganizowałem. Nie ma dużo takich podobnych osób do mnie, że działają właśnie z tymi Bentonami i to też jakiś tam daje wyróżnik na rynku. No tak jak mówię, nie chcę być tam którymś z kolei sprzedawcą gitar, które są... Nie możesz konkurować z sieciami typu Riff, Guitar Center. Oczywiście, i tak dalej, to nie jest nawet to moim zamiarem, to, prawda? No, wiesz, to już są poważne grube pieniądze. No tutaj mówimy o małym sklepiku. Tak, wiesz, ja dzisiaj jestem na takim etapie, że już jest troszeczkę za dużo tej roboty dla mnie, ale jeszcze za mało, żeby zatrudnić osobę, prawda?
zobaczymy, jak to będzie się fajnie rozwijać, no to to może będzie jakiś tam organiczny rozwój tego mikrobiznesu, o tak to nazwie. Tego życzę w takim razie. Dziękuję. Sławek, jeśli dotarliście tutaj do tego momentu, to bardzo jesteśmy Wam wdzięczni. To był film pod tytułem Cała prawda o Harley Bentonach. Jeśli używacie gitar Harley Benton, macie z nimi pozytywne lub negatywne doświadczenia, jakiekolwiek i cokolwiek macie na ich temat do powiedzenia, to zapraszamy do pisania komentarzy. Jeśli wytrzymaliście 2 godziny tego odcinka, to naprawdę jesteście grube ryby i mi się to podoba. A mnie się bardzo dobrze rozmawiało i dużo różnych fajnych rzeczy się dowiedziałem, nie tylko o gitarach Harley Benton, ale też po prostu o człowieku, który, jak widzicie, sroce spod ogona nie wyskoczył i nie jest po prostu sprzedawcą buraków na rynku, który nagle zajął się sprzedawaniem gitar, tylko robi to z pasji i wkłada w to serce, tak jak każdy z nas. Trzymajcie się. Pa. Cześć.